Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedstawić projekt zmiany ustawy kodeksu karnego w zakresie dotyczącym dekryminalizacji pomocy w aborcji. Jest to projekt w tym kształcie, który po wielu dyskusjach, po wielu negocjacjach został uchwalony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw rozpatrywania wszystkich projektów związanych z kwestią przerywania ciąży. To jest projekt bardzo daleko cofający się w stosunku do tego składanego przeze mnie pierwotnie. Przypomnę, że obecny projekt, ten, który w tej chwili prezentuję, jest projektem składanym wspólnie przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy i Koalicyjny Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Ten projekt, który właśnie mam nadzieję, że z takim szerszym poparciem, jest projektem odpowiadającym na potrzeby społeczne. Jest projektem, który nie pozwoli zamykać do więzienia na 3 lata osób najbliższych, osobom, które potrzebują przerwać ciążę. W Polsce ciąże są przerywane, były przerywane i będą przerywane. Możemy rozmawiać tylko na temat tego, czy będą one przerywane w sposób bezpieczny, w bezpiecznych warunkach, czy też dojdzie do, po pierwsze, zagrożenia życia ciężarnej, czy też do zagrożenia bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa rodziny. Pani poseł, ja przepraszam bardzo. Ja wszystkich państwa posłów rozmawiających proszę o przeniesienie rozmów w kuluar. Nie wiem, czy zauważyliście państwo, ale rozpoczęliśmy procedowanie kolejnego ważnego punktu. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję, bardzo proszę. Ten projekt ma spowodować, że te osoby najbliższe, bo to na ogół one, pomagają poprzez dostarczenie tabletki, dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób bezpiecznie przerwać ciążę, żeby nie będzie im groziło 3 lata pozbawienia wolności, tak jak jest obecnie. To są na ogół partnerzy, partnerki, mężowie, siostry, matki, babcie, córki, przyjaciółki. To są te osoby, które udzielają tych informacji i które ewentualnie udzielają dostępu do aborcji farmakologicznej, gdyż to jest w tej chwili w Polsce najczęściej wykorzystywany sposób do przerywania ciąży. I oczywiście przerwanie własnej ciąży zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, z kodeksem karnym, jak również z konstytucją, nie jest penalizowane. Przerwanie własnej ciąży nie jest karalne. Można to zrobić. Każda z nas osobiście, samodzielnie może to zrobić i nic jej nie będzie za to groziło. Tylko że jeżeli zapytamy się o to, albo jeżeli poprosimy naszą przyjaciółkę, żeby z nami była wtedy, albo jeżeli poprosimy ją o dostarczenie, zorganizowanie takich tabletek, które nie są w tym momencie refundowane i nie są na rynku przeznaczone konkretnie do przerywania ciąży, ale są dostępne, są to legalnie stosowane środki farmakologiczne, wówczas takim osobom będzie groziło pozbawienie wolności. I ta ustawa ma chronić także osoby wykonujące zawody medyczne, takie jak lekarz, pielęgniarka, położna, po to, żeby nie było tego efektu mrożącego, który niestety został wywołany przez wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który powoduje, że osoby wykonujące te zawody medyczne obawiają się, że mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przerwanie ciąży w sytuacji, w której ta ciąża i tak na pewno obumrze. Pytanie tylko, czy z tą ciążą wraz z nią obumrze osoba będąca w ciąży. Wtedy, kiedy dochodzi już do zakażenia, do sepsy, do zagrożenia życia lub zdrowia ciężarnej, wtedy osoby, które wykonują te zawody medyczne, obawiają się, że jeżeli nie będzie tego momentu pewności, że ta ciąża na pewno już jest martwa, nie dojdzie do obumarcia płodu, to wtedy ta działalność, ten czyn medyczny, spowodowanie przerwania ciąży będzie właśnie tak zakwalifikowane i będą one podpadać pod kodeks karny, pod wymiar sprawiedliwości. Dlatego proponujemy przepis, żeby nie popełnia przestępstwa określonego lekarz, pielęgniarka lub położna, jeżeli przerwanie ciąży jest następstwem zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Jest to doprecyzowanie, jest w następnym
przepisie jest też doprecyzowanie kwestii zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej lub dziecka poczętego. I to jest bardzo krótka ustawa, bardzo tak naprawdę konserwatywna. Ustawa, którą wszyscy konserwatyści w Polsce mogą poprzeć, dlatego że ona nie dotyczy legalizacji procedury przerywania ciąży. Ona legalizuje pomoc, czyli depenalizuje tak naprawdę pomoc w przerywaniu ciąży oraz chroni lekarzy, pielęgniarki i położne przed ewentualnymi następstwami takich zarzutów prokuratorskich, które mogą się pojawić kiedyś w przyszłości. Oczywiście w tej chwili my rządzimy i są do tego wytyczne, natomiast nie na tym polega stanowienie prawa, żeby wszystko cedować na wytyczne dla prokuratorów. Musimy mieć po prostu ustawodawstwo w tej sprawie. Dlatego składamy wspólnie jako Lewica z Klubem Koalicji Obywatelskiej ten projekt, który naprawdę gorąco, gorąco zachęcam do wczytania się w niego. To jest tylko jedna strona, bardzo krótki projekt, bardzo skondensowany i naprawdę bardzo mocno zmieniony w stosunku do wejściowej propozycji, bardzo zachowawczy. Byłyśmy tutaj, no ja wówczas jako posłanka sprawozdawczyni w komisji, wyczulone na wszelkie głosy, wszelkie uwagi po to, żeby tak dostosować brzmienie tych przepisów, żeby było ono akceptowalne dla większości parlamentarnej. Ta większość parlamentarna znalazła się na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej. Mam nadzieję, że w tym kolejnym procedowaniu już poprawionego projektu, który oczywiście nadal jest otwarty na jakieś zmiany, to poparcie państwa wszystkich, Wysokiej Izby, znajdzie się dla tego konserwatywnego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. O kontynuację przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy poproszę panią poseł Dorotę Łobodę. Pani marszałkini, panie posłanki, panowie posłowie. Procedujemy dzisiaj ponownie projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Projekt już raz przeszedł przez Sejm. Niestety pomimo porozumienia, które osiągnęliśmy w Komisji Nadzwyczajnej, nie znaleźliśmy większości dla tego projektu w głosowaniu 12 lipca. Dla Koalicji Obywatelskiej prawa kobiet i obietnice złożone naszym wyborczyniom są niezwykle ważne, dlatego zdecydowaliśmy się na to, aby kolejna próba zmiany kodeksu karnego była wspólnym działaniem Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy również za poparcie tego projektu tym posłankom Trzeciej Drogi, które również się pod nim podpisały. Według obecnie obowiązującego prawa przerwanie cudzej ciąży i pomoc w tym jest przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat więzienia. Jeśli płód jest dojrzały, to do 8 lat więzienia. Wyjątek to są te dwie przesłanki z ustawy z 1993 roku, ciąża z gwałtu, zagrożenie zdrowia lub życia ciężarnej. Karana jest też pomoc w przerwaniu ciąży niezgodnie z warunkami wskazanymi w ustawie. Nie można pomóc zgwałconej kobiecie, jeśli nie ma ona zaświadczenia od prokuratora i aborcji nie wykona lekarz. W rezultacie kobiety boją się zwrócić o pomoc, a za wsparcie w przerwaniu ciąży córki karane są matki, mężczyźni ponoszą karę za pomoc żonom czy partnerkom. Takie prawo ma bardzo konkretne skutki i konsekwencje dla konkretnych ludzi. 16-latka z Kędzierzyna Koźla zaszła w ciążę. Jej matka zamówiła przez internet tabletki, które przerwały ciążę. Sprawa wyszła na jaw po wizycie kuratora rodzinnego, który opiekował się rodziną. Kurator udał się do prokuratury. 35-letnia matka dziewczyny przyznała się do pomocy. Sąd okręgowy w Opolu uznał winę 35-latki i przychylił się do wniosku prokuratury. Skazał kobietę na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W 2019 roku w gminie Orchowo w powiecie słupeckim 19-latka zaszła w ciąży ze swoim partnerem. Początkowo oboje się ucieszyli, ale potem kobieta doszła do wniosku, że nie jest gotowa na dziecko. Zdecydowała się na przerwanie ciąży. Zamówiła przez internet tabletki na wywołanie poronienia. Zakup został sfinansowany przez jej partnera. Sąd okręgowy w Koninie uznał mężczyznę za winnego występku z artykułu 152 kodeksu karnego. Skazano mężczyznę na 6 miesięcy więzienia. Przypomnijmy, w Polsce przerwanie przez kobietę własnej ciąży nie jest przestępstwem. Jednak nie ma ona żadnego wsparcia udzielonego przez państwo. Restrykcyjne prawo aborcyjne, z którego tak państwo jesteście zadowoleni, nie sprawia, że kobiety nie przerywają ciąż, ale że robią to poza systemem.
Żeby było im jeszcze trudniej, państwo chce je zostawić w tym procesie całkowicie samotnymi. Bo o ile sama kobieta nie poniesie kary za aborcję, o tyle osoba, która udzieli jej wsparcia, najczęściej osoba najbliższa, matka, siostra, przyjaciółka, mąż lub partner, ponosi odpowiedzialność karną za tę pomoc. Czyli państwo polskie nie tylko nie wspiera kobiety, zapewniając jej bezpieczeństwo i szanując decyzję, którą podjęła, ale dodatkowo karze osoby, które wykażą się empatią, której zabrakło prawodawcom. Wszystko to sprawia, że kobiety, bojąc się narażenia najbliższych na odpowiedzialność karną, nie informują ich o swojej decyzji i zostają same, zarówno z tą decyzją, jak i z samym przerwaniem niechcianej ciąży. Procedowana zmiana nie jest idealna, ale jest krokiem, który w minimalnym stopniu poprawi bezpieczeństwo kobiet i osób im najbliższych. Po wprowadzeniu zmiany matkom nie będą ograniczane prawa rodzicielskie za pomoc zgwałconym córkom w przerwaniu ciąży, bo choć ciąża z gwałtu spełnia ustawowe warunki do jej przerwania, to wielu rodziców chce oszczędzić córkom dodatkowej traumy związanej z procedurą zgłoszenia przestępstwa i długiego oczekiwania na decyzję prokuratora. Kiedy ta zmiana zacznie działać, partnerzy i mężowie nie będą karani za zawiezienie kobiety na zabieg za granicę. Nikt nie będzie mógł ukarać osób, które ułatwią dostęp do tabletek do aborcji farmakologicznej. Czy taka zmiana jest satysfakcjonująca dla polskich kobiet? Oczywiście, że nie. Ale wierzę, że ta zmiana jest możliwa do wprowadzenia w tym momencie. Jak mówił wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, więzienia są dla bandytów. Więzienia są dla morderców, gwałcicieli. Nie są dla matek pomagających córkom, czy dla mężów pomagających żonom. Czas na zmianę tego prawa i mam nadzieję, że tym razem znajdziemy do tego większość sejmową. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję i pierwszą do głosu zapraszam panią poseł Lidię Burzyńską, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny, druk 611. Szanowne panie posłanki, panowie posłowie, dzisiejszy dzień nie powinien zajmować czas na procedowanie, na pierwsze czytanie wyżej wymienionego projektu ustawy. Ale powinniśmy dziś rozmawiać na temat katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia. Przed budynkiem dzisiaj protestowali fizjoterapeuci i rehabilitanci. Pacjentom ogranicza się dostęp do rehabilitacji domowej. Dalej, środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży zamykane są z powodu jakiego? Niedofinansowania. Powinniśmy dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiać o likwidacji porodówek, o tym, że każecie kobietom w ciąży jeździć do porodu nawet do 60 kilometrów. Pani uzasadniając powiedziała, że partnerzy są karani. A czy nie będzie karany partner, mąż, przyjaciółka, która pojedzie 60 kilometrów z kobietą, która jest w ciąży do porodówki i przekroczy ze stresu, z nerw, z chęci pomocy, prędkości? Powinniśmy dziś rozmawiać o dramatycznej dziurze budżetowej, proszę państwa, jaką ten rząd zaserwował Polakom. Wysoki Sejmie, dziś powinniśmy również rozmawiać o tym, jak rząd koalicji 13 grudnia niszczy polskie państwo we wszystkich obszarach, nie tylko w służby zdrowia. Ale o czym chcecie, żebyśmy dzisiaj rozmawiali, proszę państwa? W sytuacji ogólnego chaosu po raz kolejny podsuwa się pod obrady ideologiczny projekt dekryminalizacji aborcji, który Sejm przecież nie tak dawno odrzucił. Ale nie trudno dojść do wniosku, że wam nie chodzi o dobro kobiet, chodzi wam o odwrócenie uwagi od nieudolności waszego rządu. Obiecywaliście państwo uśmiechniętą Polskę. Polacy tak, śmieją się, ale przez łzy.
Sprawa przerywania ciąży jest oczywiście ważna, ale dziś w kontekście galopujących podwyżek cen żywności, drastycznych podwyżek za energię i ogrzewanie, a przecież idzie zima, nie jest najważniejsza. I tym projektem chcecie zrealizować ze 100 niezrealizowanych konkretów, którymi była aborcja na życzenie, ale bezpiecznej, według was. Pytanie, dla kogo? Łatwo przechodziły wam przez usta jeszcze nie tak dawno takie słowa jak praworządność, konstytucja, na którą wielokrotnie powoływaliście się. No bardzo proszę. Praworządność. Ustawa z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka. Artykuł 2, ustęp 1. Cytuję. Dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Konstytucja, którą tak chętnie wymachiwaliście. Więc pozwolę państwu przytoczyć 38 artykuł. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Zatem przedłożony projekt stoi w sprzeczności z tymi właśnie zacytowanymi przeze mnie zapisami. Widać, że praworządność, konstytucję stosujecie państwo tak, jak wasz lider powiedział, pan Donald Tusk, tak jak wy ją rozumiecie. Proponuję, aby autorzy tego projektu nie uciekali od wpędzania Polaków w wojenki ideologiczne. Podnieście, szanowni państwo, przyłbice i podejmijcie tematy dziury budżetowej, po pierwsze, tragicznego i historycznego wysokiego deficytu budżetowego, zapaści finansowej w ochronie zdrowia. Pokażcie, że dbacie o kobiety, o mężczyzn, o dzieci, o seniorów, po prostu o wszystkich Polaków. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, nie odnosicie wrażenia, że ten projekt ustawy jest sprzeczny nie tylko z prawem, o czym wcześniej mówiłam, ale również i z logiką. Dziecko przed urodzeniem może korzystać z opieki medycznej. Tak. Dziecko przed urodzeniem może dziedziczyć. Tak. Ale waszym zdaniem dziecko przed urodzeniem nie ma prawa do życia. Dziękuję i zapraszam panią poseł Monikę Rosę, Koalicja Obywatelska. Pani marszałkini, pani minister, Wysoka Izbo. W tym Sejmie ma być czas na rozmowę o wszystkim. I dziś przyszedł czas na rozmowę nie o rzeczach wyimaginowanych, nie o ideologii. Przyszedł czas na rozmowę o życiu, bezpieczeństwie i wolności kobiet. O prawie kobiet, aby i one, i ich rodziny czuły się w końcu w Polsce bezpieczne. I o tym jest ta debata. I oczywiście możemy wspomnieć, że to przez państwa ten wyimaginowany Trybunał Konstytucyjny zakazał w Polsce aborcji i tym samym, szanowni państwo, skazał na śmierć, na strach, na cierpienie i na ucieczkę z Polski tak wiele kobiet. I także o tym jest ta debata. Tak jak w tym miejscu był czas na debatę o aktywnym rodzicu, o in vitro, o ochronie zdrowia, o tym, w jak dramatycznej sytuacji zostawiliście państwo budżet państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak ukrywaliście deficyt budżetowy w okołobudżetowych funduszach. O tym, jak zniszczyliście w Polsce praworządność, odebraliście Polkom i Polakom wolne media, jak szczuliście na każdą grupę społeczną, która tylko śmiała się państwu sprzeciwić. O tym, jak nie zrobiliście żadnej reformy i transformacji energetycznej w Polsce. I na ten temat też przyjdzie i przyszedł czas na debatę. Ale dziś, szanowni państwo, rozmawiamy o tym, czy w Polsce miłość, odpowiedzialność, współczucie, solidarność, chęć pomocy mają być karane. Czy kobieta, która zajdzie w ciążę i będzie chciała tę aborcję zrobić, i szanowni państwo, zrobi ją, bo kobieta, która chce zrobić aborcję, po prostu ją zrobi. Ale czy ta kobieta musi być samotna, opuszczona, bez wsparcia? Czy matka, ojciec, partner albo koleżanka
mają być karani za to, że wyciągnęli rękę i udzieleli pomocy? Czy lekarka albo lekarz, którzy pomagają kobiecie w dramatycznej sytuacji, mają być karani? Obecne prawo nie przystaje do rzeczywistości. Pozostawia kobiety samotne i karze za pomoc i za wsparcie. Chcemy uchylić artykuł 152, paragraf pierwszy, który mówi o tym, aby nie trzeba było karać za to, że ktoś robi aborcję od 12 tygodnia. O tym, żeby kolejny paragraf, aby przerwanie i pomoc w przerwaniu ciąży po prostu nie były karane. Żeby ci wszyscy ojcowie i matki nie dostali wyroku sądu do 3 lat pozbawienia wolności. O tym, żeby efekt mrożący strachu przed pomocą kobiecie w ciąży, przed terminacją w razie zagrożenia zdrowia i życia kobiety w ciąży, nie mroził lekarzy przed pomocą. Żeby nie dochodziło nigdy więcej do tego, że lekarze będą się bali podejmować decyzje, a kobiety będą się bały o swoje zdrowie i życie. Umówimy o wielkiej zmianie, a tak naprawdę małych przepisach prawnych. Szanowni Państwo, kobiety w Polsce robią aborcje. Ich zakaz nie sprawia, że tych aborcji jest mniej. I kobiety te aborcje będą robić. I tylko my zdecydujemy o tym, czy będą robić je w strachu i samotności. Ten projekt mówi tylko i wyłącznie o tym, abyśmy nie karali solidarności, dobroci, współczucia, którym lekarze, pielęgniarki, rodzina obdarowują kobiety, które i tak te aborcje zrobią. Dziękuję i zapraszamy panią poseł Żanetę Cwaliną-Śliwowską, Polska 2053 droga. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Drodzy państwo, mogłabym teraz szczegółowo opowiadać o tym, jakie zmiany do kodeksu karnego wprowadza projekt ustawy o druku 611. Ale to wszystko już zostało powiedziane. Trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy. Nie każdego da się przekonać. Działa to oczywiście w dwie strony. Mogłabym teraz bardzo emocjonalnie opowiadać o tym, jak bardzo te zmiany są potrzebne, jak kobiety, ale nie tylko one, na nie czekają. O tym, jakie piekło aborcyjne zostało im w tym kraju zgotowane. Ale powiem inaczej. Wczoraj uczestniczyłam w spotkaniu prowadzonym przez marszałka Szymona Hołownię z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego. Rozmawialiśmy między innymi o starzejącym się społeczeństwie, o tym, jak zwiększyć w Polsce dzietność, aby starzejący się mieszkańcy, między innymi Sokołowa Podlaskiego, spali spokojnie, nie martwili się o swoją przyszłość, o to, czy starczy pieniędzy na ich ciężko wypracowane emerytury. Sokołów się wyludnia. Zastanawialiśmy się wspólnie, czy to powinny być inwestycje w drogi, czy próba utworzenia strefy ekonomicznej, która ściągnie do Sokołowa Podlaskiego przedsiębiorców, co stworzy miejsca pracy, czy może inwestycja w lepszą, nowocześniejszą edukację. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, ale najważniejsza powinna być inwestycja w to, by kobiety chciały być matkami, aby w ciąży czuły się bezpiecznie. Jak to sprawić? Jak sprawić, by to się stało? Wiemy już doskonale, że 500+ czy 800+ w skali całego kraju nie działają. Niedawno opublikowano raport o ubóstwie w Polsce. Jest zatrważający. Sukcesywnie przez 8 lat rządów PiS odsetek osób w kryzysie ubóstwa rósł. To jest 500 000 dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie. W nowoczesnym kraju w Europie. Możemy dywagować, możemy się oszukiwać, słuchać głosów ze skrajnego prawa, ze skrajnego lewa, ale statystyki i matematyki nikt jeszcze nie oszukał. Z badań i tak wychodzi to samo. Kobiety nie chcą rodzić dzieci, gdyż martwią się o komplikacje zdrowotne w trakcie ciąży, o niewystarczające wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością oraz o to, czy je na to po prostu stać. Tych problemów nie rozwiąże restrykcyjne prawo aborcyjne. Te problemy rozwiąże ustabilizowanie inflacji, zabezpieczenie praw pracowniczych kobiet wracających z urlopów macierzyńskich, porządna ochrona neonatologiczna i brak obawy o życie i wolność bliskich w przypadku, gdy zdecydują się dokonać aborcji. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam panią poseł Ewę Szymanowską, która będzie kontynuować stanowisko klubu Polski 2053. Szanowna pani marszałkini, Wysoka Izbo.
Bardzo żałujemy, że nie udało się przegłosować tej ustawy już 12 lipca, bo to, co wyszło z Komisji Nadzwyczajnej, było efektem wielu tygodni prac, konsultacji i rozmów. Jako Polska 2050 głosowaliśmy za tym projektem z pełnym przekonaniem, że dekryminalizacja prawa aborcyjnego w Polsce musi stać się faktem. W naszej opinii nie powinno być tak, że mąż czy partner, ale także matka, ojciec, brat, siostra czy wreszcie przyjaciółka zostają skazani za pomoc kobiecie, która zdecydowała się na usunięcie ciąży. Szanowni Państwo, świadoma decyzja kobiety, że chce usunąć ciążę, nieumyślnie ściąga poważne kłopoty na jej najbliższych tylko dlatego, że pożyczyli jej pieniądze na tabletki poronne czy dokonali za nie płatności ze swojego konta. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku doprowadził do zakazu aborcji w przypadku poważnych wad płodu. Kobiety, nie chcąc rodzić chorego dziecka, które nierzadko umiera niebawem po urodzeniu, są zmuszone do wyjazdu za granicę, by dokonać tego zabiegu. Mało kto wie, że sama pomoc w tłumaczeniu rozmowy, podczas której umawiana jest wizyta, czy dowiezienie kobiety na zabieg aborcji, również jest traktowane w Polsce jako przestępstwo. Przyjęcie ustawy częściowo dekryminalizującej nie oznacza, że aborcja będzie w Polsce legalna. Wciąż nie będzie można wykonać przerwania ciąży w publicznym szpitalu ani prywatnym gabinecie, bo lekarzom będzie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna i utrata prawa wykonywania zawodu. Ponadto wzrasta kara za przerwanie ciąży, cudzej ciąży z 3 do 5 lat więzienia. W klubie Polska 2050 Trzecia Droga nigdy nie było i nie będzie dyscypliny światopoglądowej. Rekomendujemy jednak głosowanie za ustawą o dekryminalizacji aborcji. Dziękuję bardzo i zapraszam panią poseł Urszulę Nowogórską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Szanowna pani marszałek, szanowna pani minister, panie ministrze, Wysoka Izbo, stoję przed państwem, by w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga wygłosić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny zawartej w druku sejmowym nr 611. Procedujemy dzisiaj w pierwszym czytaniu nad ustawą, której źródła powstania należy doszukiwać się w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny nie jest nową pozycją i propozycją, gdyż w lipcu bieżącego roku Sejm nie uchwalił projektu Lewicy przedłożonego pod głosowanie w takim samym brzmieniu, jak dzisiaj procedujemy. Zgodnie z zapowiedzią projekt został złożony do laski marszałkowskiej po raz drugi. Pragnę nadmienić, że w Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży leżą jeszcze 3 inne projekty, w tym jeden projekt Trzeciej Drogi, to jest ustawa o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt Trzeciej Drogi, który przywołałam, ma szansę przywrócić stan prawny sprzed wspomnianego przeze mnie na początku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ten może przywrócić również szeroko akceptowany przez różne strony społeczne kompromis, może nie idealny, ale taki, który ostudzi emocje i spłuci podziały między ludźmi. Projekt ten ma szansę również na uzyskanie większości parlamentarnej, a być może nawet i podpisu pana prezydenta, ale to wszystko przed nami. Natomiast dzisiaj, odnosząc się do ustawy o zmianie kodeksu karnego, nad którą dzisiaj procedujemy, ma ona na celu, po pierwsze, uchylić paragraf 1 i 2 artykułu 152 kodeksu karnego. Zgodnie z paragrafem 1 za przerywanie ciąży za zgodą kobiety poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie grozi kara do lat 3 więzienia. Drugi uchylany paragraf zakłada taką samą karę za pomoc ciężarnej w usunięciu ciąży lub jej do tego nakłaniania. Kolejna zmiana dotyczy tego, że za przeprowadzenie aborcji, gdy ciąża trwa więcej niż 12 tygodni, czyli prawie 3 miesiące, groziłaby kara ograniczenia wolności lub więzienia do lat 5. Od tej zmiany byłby wyjątek. Przestępstwa nie popełniałby lekarz, pielęgniarka, położna w takiej sytuacji, jeśli przerwanie ciąży byłoby następstwem procedury medycznej prowadzonej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kobiety ciężarnej lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Kolejna zmiana. Ustawa proponuje również zmianę w artykule 154 kodeksu karnego dotyczącego wysokości kar dla osób przeprowadzających aborcję, gdy jej następstwem jest śmierć kobiety ciężarnej. Groziłoby za to od 2 do 15 lat więzienia w przypadku, gdy od początku ciąży minęło więcej niż 12 tygodni oraz gdy aborcja została wymuszona. Zgodnie
z przeprowadzonymi zmianami nie popełnia przestępstwa lekarz, pielęgniarka, położna, jeśli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem stosowania procedury medycznej potrzebnej dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego. Proponowane przepisy miałyby wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy. Wysoka Izbo, od około 30 lat toczy się debata na temat zapewnienia właściwych warunków społecznych i zdrowotnych dla życia kobiet, dzieci i rodzin. Kiedy pyta się kobiety o najważniejsze dla nich sprawy do załatwienia, wymieniają m.in. uregulowanie kwestii przemocy wobec kobiet i dzieci, mówią o niewystarczającej liczbie żłobków, przedszkoli, wspominają o wsparciu medycznym niewystarczającym dla kobiet w ciąży i planujących dziecko, mówią o konieczności poprawy opieki medycznej po narodzeniu dziecka dla dziecka i kobiety, mówią również o konieczności posiadania swojego konta mieszkania. Sprawy aborcji schodzą na dalszy plan. O tych wymienionych potrzebach kobiet mówimy również jako koalicja w umowie koalicyjnej, między innymi w punkcie tej umowy 4, 5, 6, 7, 20 i 21. Bezpieczeństwo, spokój społeczny, praca, rozwój gospodarczy i zapewnienie warunków do życia i rozwoju dla obywateli, rodzin, osób w trudnej sytuacji, samotnych matek, a i ojców również, to powinny być dla nas wszystkich działania priorytetowe. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga w odniesieniu do ustawy zawartej w druku sejmowym nr 611 nie zarządzi dyscypliny głosowania. Posłowie zgodnie ze swoim przekonaniem, wolną wolą, rozumem podejmą suwerenne i samodzielne decyzje. Wysoka Izbo, nie ma lepszych i gorszych wartości w życiu. To od nas zależy, czym będziemy się w życiu kierować. Czy będziemy myśleć tak, jak myślał Albert Einstein, który mówił, że są dwie drogi w życiu. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem, a druga tak, jakby wszystko było cudem. Albo tak, jak mówił Jim Rohn, mówił tak, że zyskujesz tyle czasu, ile potrafisz przekształcić w wartości. A pamiętajmy, że życie każdego człowieka ma prawo ochrony również zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 38. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani poseł i zapraszam panią poseł Joannę Wichę, klub Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, dziewczyny w wieku mojej córki chodzą na protesty z transparentem "Nie wierzę, że znowu muszę protestować w tej samej sprawie". Z takimi samymi transparentami wychodzą także kobiety w moim wieku. To już są dwa pokolenia. W ich i swoim imieniu z tego miejsca, z mównicy sejmowej powtórzę: nie wierzę, że znowu muszę stać na mównicy sejmowej w tej samej sprawie. To już drugi raz, kiedy Sejm proceduje dekryminalizację aborcji. Jeśli dzisiaj się nie uda, swoje trzecie wystąpienie w tej samej sprawie zacznę od tych samych słów. Bo jako klub Lewicy gwarantujemy, że będzie trzecie, czwarte, piąte, a jak trzeba to i następne. Aby kolejne pokolenie, dzieci naszych dzieci, naszych wnuczek już nie musiało mówić "nie wierzę, że znów protestuję w tej samej sprawie". Kilka miesięcy temu w takiej samej dyskusji mówiłam o dramatycznej historii ojca, którego życie z dnia na dzień się posypało, bo jego nastoletnia córka zaszła w niechcianą ciążę. A on nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za to, aby bezpiecznie przeprowadzić zabieg przerwania ciąży. Ten ojciec i tak miał szczęście. Córka mu zaufała, a nie próbowała szukać szczęścia w internecie. Nie targnęła się na swoje życie. Nie wiem, czy państwo wiecie, co w internecie znajdowały dzieci, szukając pod hasłem "jak pozbyć się niechcianej ciąży". I słowo "niechcianej" jest tutaj kluczowe, bo nastoletnia ciąża rzadko kiedy jest chciana. Nigdy nie dotyczy tylko jednej osoby lub pary. W takim wypadku zaangażowana jest cała rodzina. Wracając jednak do tego, co można znaleźć w internecie, powiem, co można znaleźć dzisiaj. Numer do aborcyjnego Dream Teamu, kontakt do osób, które pomagają w bezpiecznych aborcjach, do organizacji, które biorą na siebie odpowiedzialność edukacji seksualnej, edukacji w zakresie aborcji. Wyręczają w tym państwo. Dzięki temu, że działają skutecznie i potrafią dotrzeć do młodych ludzi, dzieciaki wiedzą, że jest ktoś dorosły, kto je wesprze, zwłaszcza jeśli nie mogą zwrócić się z tym do swoich rodzin. Czy chcecie państwo być tymi rodzicami, do których dzieci boją się zwrócić o pomoc? Albo inaczej, o które dzieci się boją, więc nie zwracają się o tę pomoc, chroniąc was, chroniąc wasze bezpieczeństwo, nie chcąc was wciągnąć, powiedzmy to sobie wprost, sytuację potencjalnie kryminalną. Wtedy udają się do tych organizacji, bo te organizacje są i chwała im za to. Ale właściwie dlaczego mają iść do obcych ludzi, nawet najlepszych, ale obcych?
Dlaczego muszą bać się o mamę, o tatę, siostrę, ciocię? Czy chcemy to robić naszym rodzinom? Wiecie państwo, co dzieciaki znajdowały w internecie, zanim te organizacje, których poprzedni rząd tak nie lubił i lubił im utrudniać życie, zaczęły dawać bezwarunkowe wsparcie? Tak zwane metody domowe. Proszę państwa, ja urodziłam się w drugiej połowie lat 60., trochę już żyję, trochę widziałam, także pracując jako pielęgniarka. Wychowałam się w PGR-ze, uczyłam w niewielkim mieście i wiem, co to znaczy metody domowe. One nie działają. Oparte są na powtarzanych z ust do ust przez lata plotkach, przedziwnych mitach. To esencja tego, o czym mówimy, średniowieczne metody. Jedne są zwyczajnie niemądre, inne potwornie niebezpieczne. Ostre przedmioty, wysiłek, autoagresja to kategoria druga. Aplikowanie cieczy, także niebezpiecznych. Przedawkowanie leków, podtruwanie się, zatruwanie się, bo może uda się zatruć płód. Nienawiść do własnego ciała, skrywana niechęć do całego otoczenia, rana na całe życie, że nie było bliskich obok, nawet ich winy. To są dramaty rodzin. Dekryminalizacja pomocy w aborcji to jest humanitarne minimum. To deklaracja, że państwo nie jest oderwane od rzeczywistości, że jest blisko człowieka. Szanowni państwo, szczególnie zwracam się do moich kolegów i koleżanek z klubu PSL. Dostaliśmy drugą szansę na przyjęcie tej ustawy. W naszych rękach jest dzisiaj to, czy będą takie dramaty, o jakich mówiłam wcześniej. Czy zgodzimy się na to, powtórzę, humanitarne minimum. Ja bardzo mocno wierzę w to, że tym razem uda nam się wspólnie postawić krok naprzód. Pokazać, że nie jesteśmy obojętni wobec dramatów, które znamy, jeśli mamy szczęście, to tylko z prasy, z sąsiedztwa czy opowieści znajomych. W tym Sejmie jesteśmy przedstawicielami osób, które nas wybrały. My, mówię w imieniu klubu Lewicy, jesteśmy przedstawicielami i przedstawicielkami większości parlamentarnej. No to dlaczego tak bardzo boimy się my, kobiety, że znów zabraknie kilku głosów? Ta ustawa nie jest legalizacją aborcji, nie posuwa nas ani krok naprzód w tym zakresie. Żałuję, ale tak właśnie jest. Ona jest czymś zupełnie innym. Ona jest o wsparciu, o zaufaniu, o bezpieczeństwie. Ona jest zgodą państwa, aby nie być samemu w sytuacji, w której potrzebuje się obok bliskiej osoby. Weźcie proszę państwa pod uwagę to. Zagłosujcie. Dajcie szansę obywatelom, rodzinom, tym nastolatkom, które się dzisiaj boją, że nie one, tylko ich bliscy poniosą konsekwencje ich błędów. Zagłosujcie za. Bardzo was o to proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł i zapraszam panią poseł Karinę Bosak, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Sam fakt procedowania tego projektu po raz drugi, złożonego bez uwzględnienia żadnych zmian, mimo fali krytyki pod względem merytorycznym, jak i legislacyjnym, oddaje chyba prawdziwą naturę lewicy. Jej fanatyzm i głupi upór w rzeczach po prostu złych. Nie wyciągają wniosków, zero autorefleksji. Składacie tuż co odrzucony przez Sejm radykalnie lewicowy projekt, nieskonsultowany nawet w ramach waszej koalicji. Ośmieszacie nie tylko Sejm, ale również siebie. Czy to nie paradoksalne, że wy, którzy mianujecie się pro-choice, wcale nie szanujecie wyborów, które nie są po waszej myśli? Ograniczanie wolności i wolności sumienia posłów, polityczny, medialny lincz, wywieranie presji, zawieszanie członkostwa partii, odwoływanie z funkcji wiceministra. Czym jeszcze chcecie straszyć i wywierać presję? Ale czemu się dziwić? Podobny mechanizm spotyka kobiety, które pchacie do aborcji. Mówicie, twoje ciało, twój wybór, ale tak naprawdę ten wybór jest twój, dopiero gdy jest zgodny z waszym. I chcecie kneblować przy tym usta wszystkim innym, którzy mają inne zdanie. Powtarzam wam jasno, ten projekt jest zły, bo w sposób ewidentny jest niezgodny z konstytucją. Wprowadzi on chaos i liczne niespójności w kodeksie karnym, który zmienia. Fundamentem sprawiedliwego porządku prawnego zawsze i wszędzie powinien być człowiek i pełna o nim prawda. A prawda jest taka. A prawda jest taka, że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia i od tego momentu ma on niezbywalne prawo do życia i należy go chronić. Przestańcie kłamać, że projekt dotyczy tylko bezkarności osób nakłaniających czy pomagających w zabijaniu człowieka, kiedy jest jeszcze w łonie matki. Chcecie nim wykreślić przestępstwa, za które obecnie grozi 3 lata pozbawienia wolności. Pomocnictwo i nakłanianie do nielegalnej aborcji.
Ale nie jest to dla was najważniejsze. I nie o tym przecież jest też ten projekt, prawda? Na mocy proponowanego przez was prawa aborcja w pierwszym trymestrze ciąży będzie całkowicie bezkarna. Na mocy proponowanego przez was prawa dopuścicie także aborcję eugeniczną aż do momentu porodu. Ten projekt jest zły, bo stwarza ryzyko zabijania dzieci żywo urodzonych po nieudanej późnej aborcji. Znamy wiele takich historii z państw, gdzie aborcja do późnych miesięcy życia płodowego dziecka jest dopuszczona. Gdzie nie ratowano tych dzieci, tylko zostawiano je w zimnej misce, by umierały z bólu, z głodu i z zimna. Traumatyzując przy tym personel medyczny, któremu chcecie zakazać udzielania im pomocy. I takie sytuacje będą się zdarzały. Jak chcecie to dziecko wtedy traktować? Jak śmieć? Jak odpad? To dziecko nie będzie się niczym różniło od wcześniaka, czy nawet dziecka urodzonego o terminie. Przez was będzie umierało w męczarniach. Ten projekt jest zły, bo osłabia ochronę prawnokarną życia kobiety w czasie pierwszego trymestru. Obecnie za spowodowanie śmierci kobiety ciężarnej kodeks karny przewiduje 10 lat. A wy wykreślacie tę ochronę. Dlaczego? Może dlatego, żeby kosztem kobiet w ciąży mocniej zabezpieczyć tych, co pomagają i nakłaniają do aborcji. Żeby przypadkiem nie musieli odpowiadać karnie w pełnym wymiarze, gdy coś pójdzie nie tak i dziewczyna umrze. Według danych WHO śmiertelność okołoporodowa kobiet jest większa w tych krajach, gdzie aborcja jest dostępna na życzenie. Ten projekt jest zły, bo podważa on prawa rodziców dzieci poronionych. Teraz mogą oni otrzymać zasiłek pogrzebowy, zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, mają prawo do pochówku czy macierzyńskiego po utracie dziecka. Odbierzecie im te prawa? Tak robiono w innych krajach, gdzie jest ustawodawstwo proaborcyjne, gdzie dziecko nienarodzone postrzegane jest jak odpad medyczny, całkowicie pozbawione godności należnej człowiekowi. Kobiety, które noszą w sobie nowe, piękne ludzkie życie. Kobiety, które stały się matkami, zasługują na naszą troskę i szacunek. Wy nie chcecie ich dobra. Chcecie, by zostały matkami zabitych dzieci. Chcecie, by ta ponura rzeczywistość stała się ich życiem. Przestańcie niszczyć życie kobiet swoją demoniczną propagandą. Przestańcie niszczyć życie dzieci, które mają pełne prawo, by się narodzić, skoro zostały powołane do życia. Każdemu z nich należy się, by było kochane. W imieniu klubu Konfederacja składam wniosek o odrzucenie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam panią posłankę Paulinę Matysiak, klub Razem. Zapraszam pani poseł. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj stoimy przed szansą, a w zasadzie będziemy pewnie stać w piątek, bo w piątek będzie głosowanie, przed szansą na przecięcie wieloletniej spirali cierpienia, hipokryzji i przemocy wobec kobiet. Dekryminalizacja aborcji to nie jest kaprys. To jest wołanie o sprawiedliwość, to jest wołanie o szacunek dla obywatelek, to jest wołanie o prawo do decyzji, które powinno przysługiwać każdej Polce. I dostęp do aborcji to jest dzisiaj problem klasowy, ponieważ tylko zamożne kobiety mogą sobie pozwolić na bezpieczne zabiegi za granicą, podczas gdy te mniej uprzywilejowane są skazane często na nielegalne, często też niebezpieczne metody. I zakaz aborcji nie dotyka wszystkich równo. Uderza najmocniej w najuboższe i najsłabiej chronione osoby. I oto w XXI wieku w kraju Europy Środkowej traktujemy kobiety jako obywatelki drugiej kategorii, pozbawiając je prawa do decydowania o własnym ciele i o przyszłości. I naprawdę, jak możemy to tolerować? Jak możemy udawać, że to jest słuszne? Dekryminalizacja aborcji to jest pierwszy podstawowy krok ku temu, byśmy przestali karać kobiety za to, że dokonują wyborów najlepszych dla siebie. Chcemy, żeby kobiety przestały bać się o swoje zdrowie i o swoje bezpieczeństwo. Chcemy, żeby lekarze nie bali się pomagać pacjentkom. Tego wymaga nie tylko podstawowa ludzka przyzwoitość, ale i szacunek do państwa prawa. Kara za prawo do własnych decyzji jest nieludzka i niegodna naszego społeczeństwa. I w tym miejscu, szanowni państwo, chciałabym się zwrócić przede wszystkim do kolegów i do koleżanek z PSL-u, którzy, jak często słyszymy, zasłaniają się brakiem dyscypliny w sprawach światopoglądowych. To jest bardzo wygodne, prawda? Brak dyscypliny. A może to tak naprawdę brak odwagi? Bo gdy chodzi o kobiety, nagle kwestie światopoglądowe stają się pretekstem do umywania rąk. Ale czy prawa człowieka to jest sprawa światopoglądowa?
Czy godność i zdrowie kobiet to jest kwestia światopoglądowa? Naprawdę, szanowni koledzy, odwagi, bo w waszych rękach jest dzisiaj los milionów kobiet. Nie chowajcie się za wygodnymi unikami i nie uciekajcie przed odpowiedzialnością. Czy państwo zdajecie sobie sprawę z dramatów, jakie kryją się za każdym takim przypadkiem? Ile Polek cierpiało i cierpi w milczeniu, ile rodzin musiało przechodzić przez piekło z powodu obecnego prawa? Nie mówimy o ideologii, nie mówimy o abstrakcji, tylko mówimy o życiu ludzi, mówimy o ich zdrowiu, zarówno o zdrowiu psychicznym, jak i zdrowiu fizycznym i mówimy o ich godności. I projekt, który dzisiaj omawiamy, to jest wyraz odwagi i odpowiedzialności i to jest projekt, który jest zgodny z głosem większości Polek i Polaków, którzy popierają legalny, bezpieczny dostęp do aborcji. Nie chowajcie się za fałszywą moralnością. Nie chowajcie się za opresyjnymi przepisami, które krzywdzą nasze siostry, które krzywdzą nasze matki i nasze córki. I nie chodzi tutaj o politykę, tylko chodzi o człowieczeństwo. Posłowie koła Razem popierają ten projekt i zagłosują za tym projektem. Dziękuję. Dziękuję i zapraszamy pana posła Marka Jakubiaka, Republikanie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, zapewne państwo zauważyli, że jako jedyny mężczyzna występuję tutaj w gronie pań, ale chcę powiedzieć, że w kole republikanów nie ma ani jednej kobiety, więc co robić? Możecie do mnie Marysia mówić dzisiaj. Proszę państwa, szczególnie do ciebie, Paulina, to mówię. Posłuchaj, co dzisiaj opowiem. Posłuchaj, nie śmiej się tam. Taki rozum. Proszę państwa, sytuacja jest o tyle poważna, że sam problem aborcyjny nie dotyczy tylko kobiet, ale też i mężczyzn. I to jest też nasz problem. W całej odpowiedzialności mogę za to powiedzieć, o tym opowiedzieć, więc powiem tak. Jeżeli słyszę takie słowa z ust wnioskodawczyń, że my nie chcemy tutaj zgłaszać aborcji czy dowolności aborcji w tejże ustawie, no to przecież nie wiem, ludzi za idiotów chyba macie, no. Ale na tyle, żeście pisały to na kolanie z takim tempem albo z takim, nie wiem, jakąś ideologicznym przesłaniem, że zapomnieliście o tym, że są pielęgniarze. Zapomnieliście, że są lekarki i lekarze. Zapomnieliście o tym, że są pielęgniarki i pielęgniarze. I im już grozi od 2 do 15 lat. Ale to zostawię. Ja pragnę podziękować mojej matce. Całkiem poważnie, proszę państwa, to mówię, mamo, urodziłaś mnie, mając niecałe 18 lat. Szczęście od Boga, żeś nie znalazła po drodze takich ludzi. Dałaś mi życie. Oczywiście trochę oddałaś swojego, ale dzięki tobie mogę być ojcem, dziadkiem, posłem. Mogę działać na rzecz Rzeczypospolitej. Mogę być człowiekiem. I nieprawdą jest, proszę państwa, że tutaj jakieś szkody wolnościowe następują. Trochę ostrożności i problemu nie będziecie miały. Natomiast, proszę państwa, dziękuję stąd, dziękuję wszystkim matkom polskim, wszystkim kobietom, które poświęciły swoje życie dla dobra swojego potomstwa. Jesteście wielkie. Wysoka Izbo, mamy 38 parlamentarzystów, którzy zapisali się do pytania. Jeśli jeszcze z danego klubu są jakby wolne miejsca, to jest ten czas, żeby się jakby dopisać. I wyznaczam czas 1 minutę i zapraszamy jako pierwszego do zadania pytania pana posła Piotra Uścińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziecko nienarodzone to człowiek. Nie pies, nie kot, nie odpad medyczny. Należy mu się ochrona życia. Mamy, które pod sercem noszą malutkie dziecko, potrzebują wsparcia psychicznego, czasami interwencji medycznej dla swojego zdrowia czy dla zdrowia
Dziecka potrzebują czasami wsparcia finansowego, a może dachu nad głową. W końcu potrzebują oddziału porodowego w swoim szpitalu. Dlaczego nie walczycie o porodówki, o utrzymanie porodówek? Zamiast tego macie dla mam ofertę zabicia ich dziecka. Dlaczego chcecie, aby ci, którzy odwracają się od tych mam, które dają im tylko ofertę zabij dziecko, bo to jest twoja sprawa, twoje ciało, twoje dziecko, zajmij się nim, zabij. Dlaczego chcecie, żeby te osoby i cały przemysł aborcyjny, żeby był bezkarny? Wnoszę o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, a do pani marszałek mam naprawdę pytanie, dlaczego ta debata jest ograniczana i tylko kilkunastu posłów opozycji może zapytać w tej debacie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Decyzją prezydium w tym punkcie zostanie zadanych 43 pytania. Dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości pytań jest 17, dla Koalicji Obywatelskiej 14, Polski 2000 3, Polskiego Stronnictwa Ludowego 3, Lewicy 2, Konfederacji 2, dla Razem 1 i dla Republikanów 1. Zapraszam, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek. Szanowni państwo, wstyd i hańba. Wstyd i hańba, że w XXI wieku musimy dyskutować o podstawowych prawach kobiet. O tym, żeby kobiety miały prawo decydować w sprawach fundamentalnych. To wstyd i hańba, jakich argumentów używacie w tej debacie. Szanowni państwo, legalna, bezpieczna i dostępna. Taka powinna być aborcja w Polsce. Ten projekt to nasze zobowiązanie. To nasze zobowiązanie wobec wyborców, tych, którzy głosowali na koalicję 15 października. Poprzez zbrodniczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wydany na wniosek Prawa i Sprawiedliwości i niestety też Konfederacji, urządziliście w Polsce kobietom piekło. Naszym zobowiązaniem jest zmiana prawa. Naszym zobowiązaniem jest doprowadzić do tego, żeby aborcja była legalna, bezpieczna i dostępna. Ten projekt to minimum, które chcemy wprowadzić i możemy wprowadzić. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy ostatnim razem mieli dylemat i zagłosowali, nie popierając tego rozwiązania, żeby namyślili się, wczytali w ten projekt i zagłosowali finalnie za tą ustawą. Dziękuję. I zapraszam panią poseł Izabelę Bodnar, Polska 2053 droga. Zapraszam pani poseł. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Mijają właśnie 4 lata, odkąd tysiące Polaków wyszło na ulicę w marszach, w których protestowali przeciw zbrodniczym Trybunału Konstytucyjnego. 4 lata strachu, 4 lata niepewności, 4 lata odwlekania decyzji od macierzyństwa. 4 lata umierania. 4 lata to już zdecydowanie za długo. Dziś mamy szansę zrobić poprzez tą depenalizację choć jeden mały krok w kierunku zakończenia tej ponurej ery strachu kobiet, strachu ich bliskich, dramatów całych rodzin. Życia nie zwrócimy już 37-letniej Agnieszce, 32-letniej Annie, 33-letniej Dorocie, 34-letniej Justynie, 30-letniej Izabeli czy 25-letniej Agacie. Ale musimy dążyć do tego, żeby więcej kobiety w tych męczarniach nie umierały poprzez wasze ortodoksyjne, średniowieczne prawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszam panią posłankę Darię Gosek-Popiołek, klub Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że większość na tej sali wierzy, że pomoc w aborcji jest czymś złym. Że lekarz, dla którego zdrowie i życie pacjentki są najważniejsze, jest złym lekarzem. Że matka, która nie zostawia nastoletniej córki z niechcianą ciążą, jest złą matką. Że mąż powinien odwrócić się od żony. Że przyjaciółka popełnia zbrodnie, wyciągając pomocną dłoń i przekazując bliskiej osobie tabletki. I naprawdę trudno mi uwierzyć, że tak naprawdę śpicie lepiej, że wasze sumienie jest spokojne, kiedy te osoby boją się w Polsce policji i prokuratury. Boją się, ponieważ okazują troskę, wsparcie i pomoc. W lipcu na tej sali podjęto bardzo złą decyzję. Wtedy zabrakło tylko 3 głosów. I mam głęboką nadzieję,
że ta szansa zostanie wykorzystana, że panowie wykorzystacie tę szansę, żeby się zrehabilitować, posłuchać głosu obywatelek i obywateli i poprzeć ustawę dekryminalizującą. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Romana Fica, Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, czym się zajmuje rząd światowej rewolucji pod wodzą Donalda Tuska z jego lewym skrzydłem, który tutaj troszkę siedzi, przypomina lekko taki sabat satanistyczny. Zajmuje się, proszę państwa, trzeci raz w tej kadencji Sejmu, w ciągu roku czasu, trzeci raz zajmuje się możliwością zabijania nienarodzonych Polaków. Nie zajmuje się tym, co w Polsce nam bardzo doskwiera i zidentyfikujmy kilka tych problemów. Nie zajmujecie się poprawą sytuacji demograficznej. Wręcz przeciwnie. Chcecie, aby Polaków w Polsce było jak najmniej. Chcecie zamordować takie małe dzieci. O to chodzi? Nie zajmujecie się również kwestiami tragedii w energetyce. Nie zajmujecie się sprawami tragedii w przemyśle. W sytuacji bezpieczeństwa Polski. Dziękuję bardzo. Zajmujecie się tym, aby dzieci w Polsce móc mordować. Biada wam. Panie pośle, dziękuję bardzo. Po pierwsze, to nie jest projekt... Panie pośle. Po pierwsze, to nie jest projekt rządowy, tylko to jest projekt poselski. Tak tylko przypominam. Po drugie, to nie jest projekt o aborcji, tylko o dekryminalizacji aborcji. To po drugie. A po trzecie... Jest bardzo krótki, jednostronicowy. Warto do niego zajrzeć. Zapraszam panią posłankę Marcelinę Zawiszę razem. Szanowna pani marszałkini, Wysoka Izbo, artykuł 152 kodeksu karnego, czyli kryminalizacja pomocnictwa w aborcji, zmniejsza poziom bezpieczeństwa kobiet. Bo o ile kobieta, która przerywa własną ciążę, nie podlega karze, to przestępczyniami stają się wszyscy ci, których poproszą o pomoc. Matki, przyjaciółki, partnerzy i lekarze. Dochodzi do kompletnie absurdalnej sytuacji, gdzie z jednej strony kobiety słyszą, że nie pomoże im państwo, a z drugiej strony nie mogą poprosić o pomoc najbliższych. A jeśli to zrobią, to narażają ich na konsekwencje prawne. Ale to również dużo głębszy problem, ponieważ za tym artykułem kryją się również zgony kobiet w Polsce, które straciły życie, ponieważ lekarze, jak mówią, bali się podejmować decyzje, bo bali się tego, że do ich drzwi zapuka prokurator. Ta ustawa to jest minimum, co nasze państwo może zaproponować kobietom, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o godność, o dziękuję możliwość bardzo. Tego, żeby lekarze w sytuacjach trudnych dziękuję ratowali bardzo, życie poseł. I zdrowie kobiet. Dziękuję i zapraszam pana posła Andrzeja Gawrona, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Po raz kolejny wraca pod obrady Sejmu projekt ustawy liberalizujący przepisy kodeksu karnego dotyczące aborcji. Zabicie dziecka, gdy poczęło się pod sercem swojej mamy, to czyn okrutny. Tam dziecko powinno czuć się najbardziej bezpieczne. Poczęte dziecko ma prawo do życia, tak jak każdy z nas. Bez różnicy na kolor skóry, czy jest ktoś nad wyraz inteligentny, czy może chory, czy może z niepełnosprawnością. Bo mamy prawo do życia z racji samego człowieczeństwa. To podstawa naszej cywilizacji, to sprawa praworządności, humanizmu, elementarnej sprawiedliwości. To sprawa życia i śmierci. W trudnych sytuacjach zawsze można znaleźć inne dobre, moralne rozwiązanie. Dziś właśnie w Częstochowie w oknie życia znaleziono niemowlę. Uratowano kolejne ludzkie istnienie, jedno istnienie. My jako posłowie, odrzucając ten projekt ustawy, możemy uratować setki, jeżeli nie tysiące istnień ludzkich. Zwracam się do wszystkich panów, pań i panów posłów. Wybierzmy życie. Pani marszałek, zgłaszam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeszcze musi pan złożyć na moje ręce? Nie musi. Dobra. Zapraszam panią poseł Elżbietę Polak, Koalicja Obywatelska.
Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję Pani Marszałkini za konsekwencję i włączenie do porządku obrad tak ważnej ustawy, ustawy w sprawie dekryminalizacji. To jest ustawa oczekiwana nie tylko przez nas kobiety, przez społeczeństwo polskie, bo nie jest to ustawa o legalnej aborcji. Nie rozmawiamy teraz o legalizacji aborcji, lecz o bezpiecznej i zgodnie z prawem legalnej obecnie procedurze aborcyjnej. Przerywania ciąży z powodu zagrożenia zdrowia i życia kobiety lub zagrożenia i zdrowia życia płodu. Nie udawajmy, że nie dzieje się to teraz. Kobieta w trudnej decyzji nie może zostać sama, a wy bardzo byście tego chcieli. Potrzebuje pomocy lekarza, położnej, pielęgniarki, rodziny. A ta ustawa w zakresie dekryminalizacji ma znieść odpowiedzialność karną osobom, które pomagają kobiecie. Dziękuję bardzo. Ta ustawa jest zgodna. Dziękuję bardzo, pani poseł. Z naszym oczekiwaniem, ale również dziękuję. Z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I zapraszam panią poseł Barbarę Oliwiecką, Polska 2053 droga. Dziękuję ślicznie, pani marszałek, Wysoka Izbo. Bardzo dobrze, że ten projekt dotyczący dekryminalizacji wraca do Sejmu, bo jest szansa tutaj dla państwa, żeby jeszcze raz przyjrzeć się na spokojnie tym zapisom. I właśnie mam pytanie do strony przeciwnej wnioskodawcom, do strony przeciwnej mam wrażenie kobietom i ich bliskim. Macie państwo świadomość, że kobieta, która usunie ciążę, nie popełnia przestępstwa. To jest jej decyzja, jej odpowiedzialność, jej sumienie i wy jako politycy, jako polityczki nie macie możliwości ingerowania w to. Natomiast gdy kobieta funkcjonuje w dobrym związku, zwierzy się partnerowi, podejmą tą decyzję razem. Gdy ma wsparcie w rodzinie, naturalnie zwróci się do rodziców. Może zwrócić się do koleżanki. I mam do was pytanie, jakim prawem chcecie karać osoby bliskie kobiecie? Jakim prawem chcecie karać osoby za to, że pomogą jej, nie wiem, finansowo, podwiozą, odbiorą leki? Jakim prawem? Co wam to daje? Dlaczego się z tym lepiej czujecie? Czy wy sami, jakim prawem, i to jest bardzo istotna część tej ustawy, jakim prawem chcecie karać personel medyczny, który ratuje życie kobiety? Mam nadzieję, że wy dziękuję sami byście bardzo. Ratowali życie swojej partnerki poseł, czy córki. Dziękuję. Może się mylę, ale to oznacza, że jesteście absolutnie bezduszni. Zapraszam. Dziękuję bardzo i zapraszam panią poseł Dorotę Olko, klub Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ta ustawa, ustawa o dekryminalizacji aborcji, to był i jest gest kompromisu, gest porozumienia. Bo to nie jest spełnienie obietnicy złożonej Polkom przed wyborami, czyli obietnicy o dostępnej, legalnej, bezpiecznej aborcji. I jako Lewica walczyłyśmy i będziemy walczyć o to dalej. Ale ta ustawa, o której dziś mówimy, to konieczne minimum. To jest taki plasterek, ratunek w sytuacjach najbardziej ekstremalnych. Ta ustawa ma sprawić, że kobiety w ciąży nie będą się bały szpitali, nie będą się bały, że w nich umrą. Naprawdę bardzo mocno apeluję do państwa, do PiSu i do Konfederacji, ale też do konserwatywnej części tej strony sali na czele z politykami PSL-u. Miejcie panowie sumienie. Przecież żadne konserwatywne wartości nie nakazują wam przyglądać się, jak kolejna kobieta umiera na sepsę w Pszczynie, w Częstochowie, w Nowym Targu. Możecie temu zapobiec dzisiaj. Odpuśćcie ten ośli upór i po prostu poprzejcie dekryminalizację aborcji. Dziękuję, dziękuję i zapraszam pana posła Witolda Tumanowicza, Konfederacja. Zapraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Proszę, chciałem sprostować głupoty, które padają tutaj na tej sali, bo depenalizacja przekraczania prędkości jest de facto legalizacją przekraczania prędkości. Depenalizacja kradzieży jest de facto legalizacją złodziejstwa. I tak samo depenalizacja nakłaniania do zabijania i pomocniczości w tym procederze jest de facto legalizacją tego procederu. To jest szkodliwa i antykobieca ustawa. Już raz została wydalona.
tutaj, na tej sali, bo jej miejsce jest na śmietniku. I tym, i za każdym razem, ile będziecie wracać z tymi antyludzkimi ustawami, tym za każdym razem Konfederacja będzie konsekwentnie głosować przeciw. Dlatego, bo jesteśmy jako Konfederacja przeciwni zabijaniu małych, bezbronnych dzieci. Dziękuję. I zapraszam pana posła Zbigniewa Boguckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, pani minister, Wysoki Sejmie. Staję tutaj jako ojciec trójka dzieci i mówię tutaj w imieniu swoim, w imieniu mojej żony, w imieniu moich sióstr, w imieniu mojej mamy i w imieniu wielu setek tysięcy polskich kobiet, które są przeciwniczkami aborcji, bo są za życiem. Ale mówię tutaj również w imieniu nienarodzonych dzieci. I przytoczę słowa piosenki. To moje pierwsze godziny. Jestem najmłodszy z całej rodziny. Jestem jak małe ziarenko. Czuję, że żyję. Urosnę wam prędko. Nie wiem, czym jest, co jest w tym takiego śmiesznego. A dalej w tej piosence jest mowa: mamo, ja jestem, ja czuję, ja żyję, moje serce bije. I będziemy bronić tego prawa do życia. I wierzę, że w tym Sejmie, tak jak 12 lipca, zbudujemy koalicję za życiem, mimo różnych podziałów. Zbudujemy koalicję za życiem i ten szkodliwy projekt nie przejdzie. I zapraszam panią posłankę Renatę Rak, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Opowiem państwu historię. Historię nie z internetu, historię z życia. Młoda dziewczyna poznaje chłopaka, zakochuje się ze wzajemnością. Młodzi zaczynają się spotykać, randkować, a po pewnym czasie podejmują decyzję o rozpoczęciu współżycia seksualnego. Kiedy dziewczyna zachodzi w ciążę, rozpoczyna się dramat. Zostaje z problemem sama, bez wsparcia, boi się pójść do lekarza, boi się powiedzieć najbliższym, bo wie, że za pomoc w aborcji grozi im kara. Podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży. Przez internet kupuje tabletki. Nie wie do końca, jak działają, nie wie, jak będzie się po nich czuła. Zażywa tabletki, potem jest tylko gorzej. Dziewczyna przeżywa dramat, jest przerażona, odczuwa ogromny ból, krwawienie, boi się, że wykrwawi się na śmierć, że umrze. Po wszystkim nie może udźwignąć ciężaru, który ją przytłacza. Na szczęście mówi o tym dorosłym, w końcu trafia do lekarza i na terapię. Ta dziewczyna była kiedyś radosną, uśmiechniętą, młodą kobietą. Dzisiaj żyje z traumatycznymi wspomnieniami tego, co się stało, o czym chciałaby zapomnieć. Takich dziewczyn jest dużo więcej. Mogą to być wasze córki i wasze wnuczki. Dziękuję. Dajmy bardzo, im, pozwólmy poseł. Im dziękuję bardzo. Decydować o sobie i nie zostawiajmy im samym sobie. Dziękuję bardzo. I zapraszam panią poseł Barbarę Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam pani poseł. Dziękuję. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szkoda, że nie ma ministra sprawiedliwości, wiceministra, który tutaj jeszcze chwilę temu był. Bo my, państwo drodzy, chyba wnioskodawcy nie wiedzą, o czym dyskutujemy. To nie jest ustawa, która dopuszcza, tak jak chcecie, zabijanie nienarodzonych. Ta ustawa tylko znosi sankcje. Znosi artykuł, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy i tutaj właśnie ten przepis jest usuwany. Ale tak dużo mówicie o bezpieczeństwie. Przed chwilą mówiliście o tym, że kobieta kupiła jakieś tabletki w internecie. I właśnie tą ustawą, jeżeli byście ją uchwalili, ci, którzy te nielegalne tabletki by sprzedali, nie byliby ścigani. Mało tego, uchylacie jeszcze inny przepis. Artykuł 154, paragraf 1. I ten artykuł, ten paragraf uchylacie. Jeżeli następstwem czynu określonego w artykule 152 paragraf 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Usuwacie ten przepis. Czyli właśnie, jeżeli kobieta zostanie poddana, podda się aborcji i umrze, nikt za to nie poniesie kary. Ani ten, co tabletki sprzedawał, ani lekarz jakiś, który będzie to robił w gabinecie. Bo nie będzie to w szpitalu, bo to jest nielegalne. Bo zabijanie nienarodzonych jest nielegalne. I zapraszam panią poseł Małgorzatę Tracz, Koalicja Obywatelska.
Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dziś procedujemy projekt, który znosi absurdalne zapisy karania osób trzecich za to, że na przykład kupią tabletki do aborcji farmakologicznej, przekażą je kobiecie w potrzebie, czy podwiozą ją na zabieg do Niemiec lub Czech. To absurd, że matka, przyjaciółka, partner, mąż, siostra są ścigani za to, że pomogli w aborcji najbliższej osobie, która tej aborcji chciała. To jest absurdalne i nieludzkie, że stawiamy lekarzy, pielęgniarki, położne między młotem a kowadłem, że boją się oni ratować życie kobiety, gdy jest zagrożone, bo boją się, że skończą w więzieniu. Karanie za pomoc w aborcji prowadzi do tragedii. Nie chcemy więcej tych tragedii. Dekryminalizacja pomocy w aborcji jest takim minimum, które możemy zrobić, by przywrócić kobietom ich prawa. Dziękuję i zapraszam pana posła Jana Warzechę, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, cytuję za Wikipedią. 22 lipca 1942 roku Adolf Hitler wyraził swoje zdanie na temat zmniejszenia populacji wschodnich terenów okupowanych. W obliczu dużych rodzin tubylczej ludności jest dla nas bardzo korzystne, jeśli dziewczęta i kobiety mają możliwie najwięcej aborcji. Hitler groził także: osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych. To do przemyślenia dla tych wszystkich pań poseł i posłów, którzy podpisali się pod projektem procedowanej ustawy. Aborcja nie jest okej. Okay. Jest zbrodnią na ciele i duszy i powoduje ogromne cierpienie matki i dziecka. Nie idźcie państwo posłowie tą drogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam panią poseł Iwonę Karolewską, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Karanie za pomoc w przerywaniu ciąży nie sprawi, że nie będzie ona niesiona. Wsparcie będzie odbywało się po cichu, w poczuciu strachu i niepewności. Bo dzisiejsze prawo nie powstrzymuje kobiet przed poszukiwaniem dostępu do aborcji. Zmusza je jedynie do robienia tego poza systemem, narażając ich zdrowie i życie na wysokie ryzyko. Procedowana ustawa nie jest zachętą do przerywania ciąży, ani tym bardziej przymusem. Nie sprawi też, że aborcja będzie włączona do systemu publicznej ochrony zdrowia. To jest możliwość wyboru, bezpieczeństwo i wsparcie w trudnych momentach. Bo pomoc kobiecie w potrzebie leży w ludzkiej naturze. Żadne zakazy, prawo czy decyzje kilkunastu mężczyzn nie mogą tego ograniczyć. Obecne przepisy są często oparte na nierzeczywistych założeniach i prowadzą do sytuacji, w których kobiety i ich bliscy są karani za podejmowanie i tak trudnych życiowych decyzji. Powtórzę za panem ministrem. Wysoka Izbo, więzienia nie są dla matek pomagających swoim córkom. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Władysława Kurowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, choć krótki, ale jakże okrutny projekt trzeba odrzucić jak najszybciej. Trzeba przerwać ten szatański kurs, który nakręci taką spiralę zła, co doprowadzi do niszczenia naszego narodu. Przecież aborcja oprócz okrucieństwa zabicia dziecka oddziałuje negatywnie na kobietę, na mężczyznę, także na rodzeństwo zabitego dziecka, na rodzinę. Aborcji się nie zapomina. Wpływa też na łamanie sumień lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych. Obrona nienarodzonych dzieci to kwestia wiedzy medycznej i zwykłej ludzkiej przyzwoitości, a nie kwestia tej czy innej religii. To też łamanie konstytucji. Odrzućmy ten projekt, odrzućmy ten kierunek śmierci, a naszą poselską aktywność skierujmy na ochronę życia. Dziś polskie kobiety nie oczekują na prawo aborcyjne. Dziś polskie kobiety oczekują na prawo wspierające rodzinę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam panią poseł Klaudię Jachirę, Koalicja Obywatelska. Pani marszałkini, Wysoka Izbo.
Jeżeli można zrobić cokolwiek, by poprawić los polskich kobiet, to nareszcie, zamiast ciągle o tym debatować, zróbmy to. Jeżeli w tej sprawie, tu, w tej Izbie, większość panów wciąż upiera się, że nie możemy ustawą przywrócić naszego podstawowego prawa, prawa do aborcji, bo takie mają widzimisię, to chociaż sprawmy, by osoby, które pomagają kobietom w realizacji ich słusznego prawa do decydowania o własnym ciele, nie były ścigane przez prawo. Powinniśmy pamiętać, że Sejm jest miejscem, w którym uchwalamy prawo dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego kraju, niezależnie od osobistych poglądów. Nie mamy wpływu na to, co dzieje się na arenie międzynarodowej, ale to my na tej sali zdecydujemy o tym, jak realnie się żyje milionom kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Dzisiaj mamy kolejną szansę, by wykazać się zrozumieniem i empatią. Nie zmarnujmy tego. Dziękuję i zapraszam pana posła Grzegorza Lorka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, trzonem i ostoją naszej cywilizacji jest oparty i zbudowany na wartościach chrześcijańskich system moralny odzwierciedlający system prawny, który daje najsłabszym i bezbronnym ochronę przed tymi silnymi, którzy chcieliby ich skrzywdzić. Daje tę ochronę wszystkim niewybranym. Jesteśmy tu, bo posłowie Lewicy po raz kolejny postanowili policzyć, ilu posłów i posłanek uzna, że prawo, owszem, ma chronić dzieci, które mają imię, siniaki i przyznane przez media prawo do współczucia, ale na wcześniejszym etapie rozwoju to samo prawo może dziecku tej ochrony odmówić. Może odmówić uznania tych dzieci zarówno wobec prawa, zarówno bezbronne wobec krzywdzących je dorosłych. Posłowie Lewicy chcą, żeby ochrona prawna leżała nie do od biologii, ale od matematyki. Mniejszy od 12 znaczy nieistniejący. Ktoś napisał na Twitterze, obecnie Platformie X. Niektóre kobiety kupiły kłamstwo, że muszą zabijać swoje córki i synów, aby być wolnymi. Taka wolność jest jak strój karnałowy. Dziękuję bardzo, panie z drugiej pośle. Ręki. Składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. To już drugie odrzucenie w tym samym klubie. Zapraszam panią posłankę Sylwię Bielawską, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Los kobiet bywa trudny. Bywa często naznaczony cierpieniem, strachem o zdrowie swoje i swoich najbliższych. I to my, kobiety, powinnyśmy podejmować decyzje, które dotyczą naszego zdrowia. A wy, drodzy panowie, powinniście nas w tych decyzjach wspierać i pomagać nam. Jak to zrobić? Proste. Wystarczy, że przeczytacie ten projekt tej ustawy ze zrozumieniem. Powtarzam, ze zrozumieniem, bo wtedy nie będziecie powtarzali półprawd, kłamstw i manipulacji. To nie jest ustawa o aborcji, to jest ustawa o dekryminalizacji pomocy. To jest ustawa, żeby nie karać tym, którzy pomagają. I dlaczego warto to zrobić, przeczytać ze zrozumieniem i zagłosować za tą ustawą? Bo obiecuję wam, że wtedy, kiedy będzie rozmowa o prostacie, o lekach na potencję, to my nie będziemy wypowiadać kategorycznych sądów na ten temat, bo się nie znamy. Zaufamy wam i waszej opinii. Dlatego bardzo namawiam was do tego, przeczytajcie ten projekt jeszcze raz ze zrozumieniem i zagłosujcie za. Dziękuję i zapraszam pana posła Pawła Szefernakera, Prawo i Sprawiedliwość. Jest pan poseł? Jest. Zapraszam. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ten projekt w lipcu tego roku przepadł w Sejmie i on powinien już nie być podejmowany. Jest mnóstwo różnych problemów, które dzisiaj Polacy mają. Drożyzna, inflacja, kolejki do lekarzy, odwoływane operacje i inne problemy, także związane z tym, że nie dajecie rady w tej chwili na terenach popowodziowych, to są realne problemy, a nie te problemy, z którymi co pewien czas wracacie, żeby zająć opinię publiczną tematem aborcji. Szanowni Państwo, my jesteśmy tutaj po to, żeby bronić wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, także tych nienarodzonych, bo życie to jest najważniejsza wartość, to jest wartość fundamentalna i my jesteśmy po to, w parlamencie, żeby także tej wartości bronić. Dlatego będziemy głosować przeciwko tej ustawie. Dziękuję i zapraszam panią posłankę Alicję Łebkowską-Gołaś, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałkini, Wysoka Izbo, pani ministro.
To nie jest projekt o aborcji. Przedkładany projekt ustawy wprowadza absolutne minimum zmian niezbędnych do naprawienia szkód wyrządzonych przez poprzednią władzę, która w sposób bezprecedensowy i zbrodniczy odebrała kobietom podstawowe prawa człowieka. To projekt o dekryminalizacji pomocnictwa. Proponowane minimum zmian to usunięcie kar za pomoc w przerywaniu ciąży i podstawowa ochrona prawna personelu medycznego. 25 z 27 państw Unii Europejskiej ma znacznie bardziej liberalne przepisy. Tylko Malta i Polska dzięki wspaniałej działalności poprzedniej władzy pozostają skansenem Europy za pomocą sterowanego politycznie Trybunału. Efekty tej zbrodniczej polityki są tragiczne. Kobiety umierają w szpitalach, bo lekarze boją się ratować ich życie. To absolutne minimum zmian, jak jesteśmy winni polskim kobietom po 8 latach ideologicznej krucjaty PiSu. A tym, którzy będą przeciw tym zmianom, chciałabym przypomnieć. Wasze za życiem kosztowało już życie niejednej kobiety. Gratuluję sukcesu. Możecie być z siebie dumni. Dziękuję i zapraszamy pana posła Mariusza Krystiana, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, rozpadający się klub Lewicy chwycił się ostatniej deski ratunku i wrócił temat aborcji. No bo jakże scementować swoją jedność, jak tylko tą ostatnią deską ratunku, temat bardzo wygodny również dla Donalda Tuska, bo pozwala mu przykryć gigantyczne problemy gospodarcze i polityczne tego jakże bardzo fatalnego rządu. Ale przy tej okazji warto przypomnieć podstawowe rzeczy, bo słuchając tej dyskusji widać, że macie problem ze zrozumieniem podstawowych rzeczy. A więc od początku. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Zabójstwo człowieka jest zbrodnią. Aborcja jest zbrodnią tym ohydniejszą, że jest dokonywana na dziecku niewinnym. A celem waszych regulacji jest po pierwsze polityczny zysk. Krew niewinnych dzieci ma być ceną waszego politycznego uzysku. I druga kwestia, tą zmianą ustawy i tymi przepisami chcecie zapewnić bezkarność aborcyjnym szwadronom śmierci. I taki jest wasz w tym momencie cel. Składam wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam panią posłankę Jolantę Niezgodzką, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie. Ta ustawa to niezbędne minimum. Nagonka poprzedniego rządu na świadczenie medyczne, jakim jest przecież aborcja, doprowadziła do tego, że lekarze bali się wykonywać swoje obowiązki i przerywać ciążę, bo bali się, że za uratowanie życia kobiety zapuka do nich polityczny prokurator. Trzeba z tym skończyć. Tak samo jak trzeba skończyć z karaniem osób, które wspierają najbliższą sobie kobietę. To jest skandal, że mama, przyjaciółka, siostra, partner albo mąż mogą pójść do więzienia za to, że wspierają kobietę, za to, że pożyczą jej pieniądze, za to, że kupią jej tabletkę, za to, że jej pomagają, że są przy niej w tym trudnym momencie. Czas skończyć z fikcją i udawaniem, że kobiety w Polsce nie przerywają ciąży. Polka, która nie chce być w ciąży, po prostu w niej nie będzie. I nie ma przy tym znaczenia fakt, jak bardzo restrykcyjne przepisy będą obowiązywały w naszym kraju. Dzięki tej zmianie lekarze nie będą mogli zasłaniać się strachem przed odpowiedzialnością karną, a w końcu dzięki tej zmianie najbliższe osoby będą mogły wspierać kobietę w przerywaniu niechcianej ciąży. Dziękuję bardzo i zapraszam posła Dariusza Mateckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, aborcja jest dla kobiety piętnem do końca życia, zabiciem własnego dziecka. Chcecie walczyć z piekłem kobiet, to naprawcie służbę zdrowia za minister Leszczyny. Babcie, matki, córki, przyjaciółki, jak mówiła pani poseł, mają przekładane wizyty, ważne badania, zabiegi, często takie, które mogą uratować życie kobiety. Chcecie walczyć z piekłem kobiet? No to odejdźcie od durnego pomysłu likwidacji ponad 100 porodówek w Polsce powiatowej. Chcecie walczyć z piekłem kobiet? A ile z was, feministek, krzyczało o piekle kobiet, kiedy funkcjonariusze, mężczyźni, naruszali godność urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, podglądając je nawet podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych? Chcecie walczyć z piekłem kobiet? To zatrzymajcie pakt migracyjny, ściąganie do Polski islamskich migrantów, którzy rzeczywiście wprowadzą w Polsce piekło kobiet. Totalnie zdewastują ich system bezpieczeństwa. Aborcja zawsze jest piekłem kobiet, aborcja zawsze jest zabiciem dziecka, jakkolwiek sobie tej ustawy nie będziecie nazywać. I zapraszam panią posłankę Katarzynę Osos, Koalicja Obywatelska.
Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dziś wracamy do debaty dotyczącej dekryminalizacji aborcji. Projektu, który dla wielu Polek i Polaków jest pewnym minimum, by chronić życie, zdrowie kobiet, a także by zapewnić im, ich bliskim czy lekarzom poczucie bezpieczeństwa. To nie jest projekt o legalizacji aborcji, ale o tym, by w tej trudnej sytuacji w życiu kobiety i jej bliskich państwo nie było katem. Aby nie doprowadzać do sytuacji, w której ryzykujemy życiem i zdrowiem, bo ktoś boi się podjąć decyzji, bo ktoś boi się pomóc. Musimy mieć świadomość, że aborcja nie zniknie. I czas, aby państwo nasze zapewniło swoim obywatelom standardy, które obywatele innych państw mają zapewnione od dawna. Już czas skończyć z drakońskim prawem. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam panią poseł Agatę Wojtyszek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej już w dniu 12 lipca bieżącego roku odrzucił projekt ustawy zakładającej aborcję na żądanie. Decyzja ta jest zgodna z przekonaniami większości polskiego społeczeństwa, o czym świadczą wyniki badań CBOS-u. Poglądy Polaków jednak nie obchodzą rządu koalicji 13 grudnia, która to, nie mając w lipcu wymaganej większości, do zmiany prawa postanowiła najpierw wydać wytyczne, rozszerzając dostęp do aborcji, zmuszając lekarzy i szpitale do procederu aborcyjnego. Następnie podejmuje kolejną próbę przeforsowania tej haniebnej i wielce szkodliwej ustawy. To uderzenie w proces demokratycznego stanowienia prawa. Mamy problemy demograficzne, o czym mówią dane GUS. W okresie od stycznia do września bieżącego roku zarejestrowano o około 18 tysięcy mniej urodzeń niż w tym samym okresie 2023 roku. Zatem dziś powinniśmy odbyć debatę na temat tego, jak zwiększyć ilość urodzeń w naszym kraju, w jaki sposób zadbać o rodzinę, jak ją promować, a nie jak zapowiadać, jak zapowiadacie, do skutku składać projekt ustawy pozwalającej zabijać nienarodzone dzieci. Dziękuję Będziemy bardzo, wytrwale pani poseł. Bronić każdego poczętego życia, które jest wartością Dziękuję dla bardzo. Rodziny i Rzeczypospolitej Polskiej. Wnoszę o odrzucenie projektu w pierwszym Dziękuję czytaniu. Bardzo i zapraszam pana posła Patryka Jaskulskiego, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek, Wysoko Izbo, padło wiele kłamstw dzisiaj podczas tej debaty. Po pierwsze, ten projekt ustawy to nie legalizacja aborcji. Ten projekt ustawy to nie ideologia, co sugerowała pani poseł Burzyńska z PiS. Ten projekt ustawy to likwidacja absurdów w polskim prawie. Podkreślmy to. Kobiecie za aborcję w Polsce nie grozi żadna kara, ale mężczyzna, który zawiózł partnerkę za granicę, może dziś dostać nawet 3 lata więzienia. Przyjaciółka, która pożyczyła przyjaciółce pieniądze na zabieg, może dostać dziś 3 lata więzienia. Matka, która kupiła tabletkę córce, może także trafić za kratki. O tym jest ten projekt. To są te absurdy, które trzeba wyeliminować z polskiego prawa. To prawo, wiecie jak działa? To prawo działa mrożąco na lekarzy, matki, partnerów, mężów i przyjaciółki. Tak represyjne prawo to jest ideologia. Dlatego będę głosował za tym, aby nie było ideologii w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. I zapraszam pana posła Roberta Gontarza, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, życie dziecka poczętego jest święte. Tak jak zresztą życie każdego człowieka jest święte. Tylko dziecko poczęte nie może krzyczeć, kiedy ktoś próbuje je zabić. Dziecko poczęte nie może apelować, nie może walczyć o swoje prawa. My jesteśmy od tego, my, parlament, jesteśmy od tego, żeby chronić tych niewinnych, tych, którzy nigdy nikomu niczego złego nie zrobili. Jaką wy Polskę chcecie stworzyć? Z jednej strony zapowiadacie zamykanie porodówek, utrudniając tym samym kobietom poród, a z drugiej strony chcecie ułatwiać kobietom aborcję. To ma być ta Polska, którą chcecie stworzyć, ta nowoczesna, na takich fundamentach chcecie budować naszą wspaniałą ojczyznę? Tak nie można budować Polski. Ale szanowni państwo, musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Dziecko, które się urodzi przecież, po jakimś czasie jest poczęte, ale kiedyś się urodzi, to jest mały bobasek, który niedługo będzie się śmiał. I to dziecko, i ten uśmiech tego dziecka, to są nasze skarby narodowe. To są skarby narodowe, o które musimy dbać i których nie możemy zostawić na pastwę i nie możemy pozwolić zabić tego dziecka, zabić tego uśmiechu. Dlatego z tego miejsca chcę zaapelować do wszystkich parlamentarzystów, którym będą próbowani
którym niektórzy będą próbowali złamać kręgosłup. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie dajcie sobie złamać tego kręgosłupa. Dziękuję. Możemy odrzucić tę ustawę. I zapraszam panią poseł Małgorzatę Pępek, Koalicja Obywatelska, ale nie widzę pani poseł. Zapraszam panią poseł Elżbietę Dudę, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Projekt broniący aborcję wraca jak bumerang. Czemu wałkujecie temat aborcji, skoro po raz kolejny naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia i to trzeba powtarzać na każdym kroku? Proszę taki przepis pokazać, który mówi o prawie do aborcji. Nie istnieje. Ten projekt broni sprawców, a nie ofiary. Godność życia, dbałość o zdrowie kobiety, to jest obowiązek każdej władzy. Lekarz ma leczyć, nie zabijać. Od rodziny, małżeństwa zależy nasze być albo nie być. W Polsce teraz mamy najgorszą sytuację od II wojny światowej, najgorszą sytuację demograficzną, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. My chcemy tworzyć zdrowe prawo, sprzyjające życiu, a wy tworzycie prawo służące patologii i zboczeniom. Na to nie możemy się zgodzić. Zapraszam panią poseł Urszulę Zielińską, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ten projekt nie jest o aborcji na życzenie, pani poseł. Posłanki i posłowie, którzy tak mówią z PiS-u, chyba nie widzieliście w ogóle tego projektu. Ten projekt jest o naszych podstawowych prawach. O prawie do leczenia, o fundamentalnym poczuciu bezpieczeństwa. O tym, żeby w Pszczynie, w Częstochowie, w Nowym Targu młode kobiety nie umierały tylko dlatego, że ich lekarz boi się więzienia. Szanowni Państwo, 15 października 2023 roku kobiety i mężczyźni w całej Polsce głosowali za zmianą. Nie chcieli państwa fundamentalistów, w którym minister zdrowia w telewizji po nazwisku piętnuje lekarza tylko dlatego, że okazał troskę o pacjenta, a policja szykanuje kobietę, która zadzwoniła po pomoc psychologiczną. Chcieli państwa, które dba o zdrowie i życie wszystkich swoich obywateli, narodzonych i nienarodzonych. Miliony kobiet protestujących latami, one chciały zmiany. Czas, dziękuję, żebyśmy tej zmiany dokonali. Dziękuję pani poseł i zapraszam panią poseł Agnieszkę Wojciechowską, Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, po raz drugi w tym roku procedujemy projekt, podobny projekt, który już procedowaliśmy i odrzuciliśmy. I jak nie wiadomo, o co chodzi, drodzy państwo, zazwyczaj chodzi o pieniądze. I mamy na to dzisiaj dowód. Oto z tej mównicy sejmowej przemawiająca w imieniu klubu Lewicy pani poseł Wicha wymieniała z nazwy organizacje proaborcyjne, choć reklama z mównicy sejmowej powinna być i jest zabroniona. Ja się domagam odpowiedzi na pytanie, odpowiedzi od pana marszałka i odpowiedzi od inicjatorów tej ustawy. Czyjego interesu bronicie i jaki to jest lobbying w interesie tych organizacji, które, uwaga, mówiąc o depenalizacji, chcecie po prostu uczynić takimi, które będą mogły swobodnie dokonywać pomocy w popełnieniu przestępstwa. Jesteście tchórzami, którzy wiedzą, że nie mogąc zalegalizować aborcji tak jak chcieliście, próbujecie to zrobić w sposób pokrętny, tylnymi drzwiami. Depenalizacja współudziału w przestępstwie jest legalizacją współudziału w przestępstwie, a co za tym idzie, jest to psucie prawa. Oczekuję wyjaśnienia tego skandalu. Dziękuję pani poseł. Wydaje mi się, że ten projekt ustawy jest krokiem w kierunku poszanowania praw i godności kobiet i ich najbliższych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Zapraszam pana posła Krystiana Łuczaka, Koalicja Obywatelska. To proszę się zapisać do głosu. No, komentowanie. Zapraszam pana posła Krystiana Łuczaka, Koalicja Obywatelska. Nie mówią kobiety, które nas uważają za bezmyślne istoty, które co 5 minut zachodzą w ciąży. Panie pośle, zapraszam. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, zobowiązaliśmy się do tworzenia prawa służącego ludziom, do ochrony praw kobiet, mężczyzn i rodzin, do pozostawienia Polkom i Polakom wolności wyboru.
Zgodnie z obecnymi przepisami kobieta nie popełnia przestępstwa, przerywając własną ciążę, ale poszukiwanie rozwiązań poza systemem ochrony zdrowia naraża ją na poważne ryzyko i nieodwracalne konsekwencje. Dlatego czas skończyć z absurdem karania za bycie chroniącą życie pacjentek, lekarką, położną. Dlatego czas na to, aby skończyć z groźbami i z sankcjami karnymi dla oddanych mężów, partnerów i rodziców, którzy robią wszystko dla dobra swoich dzieci. Dość dyktowania kobietom zasad, które nakazują życie według cudzej wizji świata. Problem nie zniknie, kiedy będziemy udawać, że nie istnieje. Rozwiążemy go, kiedy przypomnimy sobie, dlaczego ludzie powierzyli nam odpowiedzialność za tworzenie dobrego prawa. Prawa dającego poczucie wszystkim nam, poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. I drogie panie, przepraszam was za mężczyzn, którzy nie wspierają. I zapraszam pana posła Tadeusza Woźniaka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, w pierwszych słowach chciałbym zaapelować do pani marszałek, żeby pani marszałek nie zezwalała posłankom z lewicy na oszczercze, chamskie i bluźniercze wypowiadanie się na temat najwyższych organów władzy państwowej w Polsce. My jesteśmy tutaj od tego, żeby tworzyć prawo i żeby bronić godności Polski, a nie atakować jego instytucje, jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy czy organy inne. Druga sprawa, to chciałbym zapytać, a gdzie jest dzisiaj Rzecznik Praw Dziecka? Rzecznik Praw Dziecka, który w swojej ustawie, w artykule 2 ma zapisane, że dzieckiem w myśl tej ustawy jest każda istota ludzka od poczęcia do pełnoletności. Nie ma, nie interesuje Rzecznika Praw Dziecka to, czy będą dzieci zabijane w Polsce, czy nie. Ja pamiętam, jak były procedowane inne ustawy, choćby jedna, projekt obywatelski, jak posłanki tutaj w tej sali, jak one ręce podnosiły, ona mówi, kto z was zrobił sobie aborcję? Ja, prawda. Pani poseł wychodzi na mównicę i mówi, pod jaki telefon trzeba zadzwonić. Pokazuje numery telefonu. Tu z tej mównicy nawołuje się do przestępstw. Ja apeluję, żeby marszałek Sejmu dbał o to, żeby przestępstwa nie były tutaj dokonywane. A to jest model dziecka, moi drodzy. Ono ma główkę, ono ma rączki, ono ma nóżki, oczka. Zobaczcie, nie dam wam go do ręki. Dziękuję bardzo. I zapraszam panią poseł Dominikę Chorosińską, jak już powiedziałam wcześniej, z Prawa i Sprawiedliwości. Pani marszałek, Wysoka Izbo, niespełna 4 miesiące temu polski parlament odrzucił dokładnie ten sam projekt. W tej chwili znowu się nad tym pochylamy bez żadnej zmiany. Oczywiście, że jest to projekt dotyczący legalizacji aborcji i proszę, żeby właśnie się wczytać, gdyż artykuł w tym brzmieniu, 152 ustęp 3, dokładnie, jeżeli by został wprowadzony, o tym mówi, że można do 12 tygodnia życia usunąć sobie ciążę. Jest to legalizacja aborcji na życzenie, a jeżeli chodzi o aborcję eugeniczną, do momentu urodzenia. Kim wy jesteście, że dajecie sobie prawo do tego, do decydowania o ludzkim życiu? Życie zaczyna się w momencie poczęcia, a kończy w momencie naturalnej śmierci i nigdy nie powinno podlegać żadnemu głosowaniu. Jeżeli chcecie pomóc kobietom, to zróbcie coś, żeby nie zamykano porodówek. Przywróćcie szacunek dla pracy wychowawczej kobiet, bo dziecko jest cudem, a macierzyństwo to miłość. Dziękuję bardzo i zapraszamy panią poseł Agnieszkę Górską, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ten projekt po pierwsze jest nieludzki i niekonstytucyjny. Ogranicza prawną ochronę życia dziecka poczętego. Łamie istniejący porządek prawny, znosząc odpowiedzialność karną za przeprowadzenie aborcji za zgodą kobiety. Błędnie uznając, że mordowanie niewinnego dziecka czy pomoc w tym haniebnym czynie nie jest przestępstwem. Osoba, która pomaga w popełnieniu czynu zabronionego, a zwłaszcza w zabiciu innego człowieka, nie może nie ponosić odpowiedzialności. Proponowana przez wnioskodawców zmiana prawa to kolejny atak na bezbronnego, niewinnego człowieka w łonie matki. Kiedy zrozumiecie w końcu, że polskie społeczeństwo, polskie kobiety to nie są barbarzyńcy?
i że polskie społeczeństwo jest przeciwne tym waszym nieludzkim propozycjom. Pokazują to badania, chociażby CBOS za 2023 rok. Nie można bezkarnie zabijać dzieci, bo tak akurat wam się podoba albo komukolwiek innemu. Dziękuję bardzo. Do zabijania bezbronnych dzieci nie możemy dopuścić. Nie możemy dopuścić do bezkarności za zabicie drugiego człowieka. Dziękuję bardzo, pani poseł. Badania naukowe dowodzą, że aborcja prowadzi również do licznych zaburzeń, do niepłodności, poronień samoistnych, raka piersi. Dziękuję bardzo. Czy taki... Pani poseł, dziękuję bardzo. Czas minął, naprawdę. I zapraszam panią poseł Elżbietę Burkiewicz, Polska 2050, trzecia droga. Pani marszałkini, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, jestem głęboko przekonana, że każda kobieta sama powinna zdecydować o tym, czy chce, czy może i będzie w stanie urodzić dziecko i ponosić trudy macierzyństwa. Przeciwnicy legalnej aborcji są wrogami kobiet. Są przekonani, że mogą za kogoś zdecydować o jego wyborach i o jego sumieniu. Jeśli ktoś chce dokonać aborcji, to i tak jej dokona. Jest to tylko kwestia kwoty. I już tu była mowa o pieniądzach, więc właśnie tu jest kwestia tego, że kobiety, które nie dysponują odpowiednią kwotą, są tu w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji. Naszą rolą, rolą polityków nie jest narzucanie naszego światopoglądu innym ludziom, ani kontroli sumienia innych ludzi. Każdy ma prawo w tym względzie decydować sam i to jest nasze własne sumienie. A jeżeli chodzi o ilość urodzeń w naszym kraju, to jest kwestia bezpieczeństwa kobiet. Przestańmy udawać. Dziękuję bardzo. Kobiety muszą same decydować. I zapraszam pana posła Franciszka Sterczewskiego, Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. Drugi raz w tej kadencji pod Sejm trafia projekt dekryminalizacji aborcji. I kolejny raz Polki wstrzymują oddech, bo kolejny raz 460 osób na tej sali będzie zdecydowało o ich życiu i zdrowiu. Wiemy od wielu lat, że dekryminalizacja i legalizacja aborcji są niezbędne, oczekiwane i popierane przez większość Polek i Polaków. Wiemy, jak dramatyczne konsekwencje ma zakaz aborcji i karanie matek, partnerów czy przyjaciółek za pomoc w załatwianiu tabletek lub zabiegu. W lipcu Sejm zawiódł. Teraz nie może być wątpliwości. Ten projekt należy poprzeć, bo to głosowanie właśnie za życiem, za wolnym wyborem, za zgodnym z własnym sumieniem, bo właśnie tym jest wolność. Koleżanki, a przede wszystkim koledzy, tu nie chodzi o wasze sumienia. Dajcie Polkom żyć i uszanujcie ich decyzje. Dzisiaj dekryminalizacja, jutro legalna aborcja. Dziękuję. Dziękuję bardzo i szanowni państwo, w tym punkcie to było ostatnie pytanie. Zapraszam panią minister do spraw równości Katarzynę Kotulę. Dzień dobry, pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Przede wszystkim nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, że ustawa o dekryminalizacji to nie jest ustawa naszych marzeń. Wie to zarówno Lewica, jak i część Koalicji Obywatelskiej, ale wiemy również, że to jest pierwszy ważny krok, który może przywrócić kobietom godność, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. To jest krok być może mocno nieidealny, ale bardzo potrzebny. To jest przede wszystkim krok, który jako koalicja 15 października możemy zrobić wspólnie po to, żeby wspierać kobiety mieszkające w Polsce. Po to, żeby wspierać polskie rodziny. Żeby pokazać kobietom mieszkającym w Polsce, że my naprawdę jesteśmy tą zmianą, którą obiecywaliśmy 15 października 2023 roku. Możemy zrobić tą zmianę wspólnie po to, żeby pokazać im, że stoimy za nimi i za ich rodzinami murem. Polska od ponad 30 lat nie wspiera kobiet w dostępie do aborcji. Osobom potrzebującym tego najbardziej powszechnego zabiegu w ginekologii systemowo i pozasystemowo po prostu utrudnia się dostęp.
Obecność aborcji i pomocy przy aborcji w kodeksie karnym ma jeden cel. Osoba potrzebująca aborcji z różnych powodów. Ma być w tym doświadczeniu samotna, ma czuć wstyd, ma czuć strach, ma czuć się zaszczuta. Projekt tej ustawy nie jest liberalizacją prawa aborcyjnego. I choć mocno okrojony, ma chronić osoby najbliższe, osoby, które kobiecie w aborcji pomagają. Najczęściej matki, mężów, partnerów i przyjaciółki. To ustawa, która realnie wspiera i chroni polskie rodziny. Angażowanie aparatu państwa i służb do ścigania niczym groźnych przestępców, tych, którzy na mocy obowiązującego prawa mogą spędzić 3 lata w więzieniu, tych, którzy w odruchu serca pomagają swoim najbliższym, to jest absurdalna przemoc instytucjonalna państwa wobec kobiet, ale także, a może przede wszystkim ich najbliższych, po prostu wobec polskich rodzin. Kryminalizacja pomocnictwa i pomocy uderza w kobiety i w ich najbliższych i uderza w polskie rodziny. A zmiana ta może pomóc kobietom odzyskać poczucie bezpieczeństwa. No i nie oszukujmy się, to jest krok do przodu, ale krok mocno konserwatywny, bo dekryminalizacja oznacza, że aborcja nadal będzie nielegalna. Dekryminalizacja oznacza, że aborcja nadal nie będzie opłacana przez NFZ. Dekryminalizacja nie oznacza, że lekarze będą mogli zrobić aborcję na każdym etapie ciąży. Dekryminalizacja sprawi za to, że kobiety w trakcie poronienia, to jest jakieś 30% ciąż, nie będą bały się iść do lekarza, a lekarze nie będą bali się tym kobietom udzielać pomocy. Nie będą bali się pomagać kobietom, leczyć kobiety, ratować kobiety. Dekryminalizacja oznacza, że lekarze nie będą bali się prokuratora. Dekryminalizacja wpłynie na budowanie wzajemnego zaufania między lekarzami, lekarkami, a pacjentkami, którego obecnie często brakuje. Aborcja poza ustawą z 1993 roku o planowaniu rodziny jest zapisana w kodeksie karnym i zmiana brzmienia artykułu 152 kodeksu karnego nie zmieni prawa aborcyjnego i w mocy nadal będzie obowiązywać ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku, która jest najsurowszym prawem aborcyjnym w Europie. Ale dzięki tej zmianie, z którą dzisiaj przychodzimy, wolni od strachu i lęku będą mężowie, matki, najbliżsi, wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób pomagają kobiecie. To oni są najbardziej narażeni na konsekwencje za pomoc bliskiej osobie. Dużo tu padło z prawej strony słów o konstytucji. Myślę, że warto przywołać dzisiaj artykuł 47. Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Z tego artykułu o ochronie życia rodzinnego wynika jasno, że osoba najbliższa, która pomaga kobiecie, nie popełnia przestępstwa. Pozwólcie polskim rodzinom samym decydować. Drogie Prawo i Sprawiedliwość, wasz czas się skończył, ale warto przypomnieć, bo to dzisiaj bardzo wybrzmiało tutaj na tej sali. Dla was ciała, życie i zdrowie kobiet to ideologia. Dla was opieka i wsparcie w stosunku do kobiet i ich najbliższych to temat zastępczy. Dla nas, dla koalicji 15 października to jest odruch empatii, ale często także wyraz miłości. Miłości ojców i matek do swoich córek. Miłości mężów do swoich żon. Miłości partnerów do partnerek. Czasem koleżanek, przyjaciółek czy sąsiadek. To także danie lekarzom możliwości spokojnej pracy, które zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną mogą ratować i leczyć kobiety, które tego potrzebują. Polityka prorodzinna, którą przez 8 lat odmienialiście przez wszystkie przypadki, nie polega na zmuszaniu kobiet do urodzenia dziecka. Polityka prorodzinna nie polega na angażowaniu służb do ścigania męża, który kupił żonie tabletki, bo ona go o to poprosiła, a on bardzo ją kochał. Albo matki, która kupuje bilet do Anglii 19-letniej córce, która została zgwałcona. Polityka prorodzinna nie polega na zmuszaniu kobiet do urodzenia płodów obciążonych wadami letalnymi. A do tego właśnie doprowadziliście wyrokiem upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Przez 8 lat działaliście przeciwko kobietom i przeciwko polskim rodzinom.
Drogie Prawo i Sprawiedliwość, dzieci nie rodzą się z przymusu i strachu. Dzieci nie rodzą się przez zakazy i ograniczenia. Dzieci rodzą się z miłości i dzieci rodzą się wtedy, kiedy państwo faktycznie otacza kobiety i ich rodziny wsparciem i opieką. Wsparcie rodziny i polityka prorodzinna to właśnie systemowe wsparcie kobiet w sytuacjach, w których chcemy im oddać nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także poczucie, że one naprawdę same mogą decydować. Drogie kobiety, drodzy mężowie, drogie matki, przyjaciółki, siostry i koleżanki. My, przedstawiciele koalicji 15 października, nie będziemy niczym Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja mówić wam, jak macie żyć, kiedy, ile i z kim macie mieć dzieci. My naprawdę będziemy was wspierać w każdym wyborze, bo to są wasze, a nie nasze decyzje. My wam ufamy i wierzymy. I to my jesteśmy pro-life. Dziękuję bardzo pani minister. Pozwólcie państwo, że przywitam młodzież i nauczycieli ze szkoły podstawowej imienia profesora Jana Czochralskiego w Kcyni w województwie kujawsko-pomorskim, którzy odwiedzili dzisiaj Sejm na zaproszenie posłanki Iwony Kozłowskiej. Witamy was serdecznie. I oddaję już głos panu ministrowi. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Arkadiusza Myrchę. Można? Zapraszam. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dzisiejsza debata wbrew temu, co stanowi tytuł tego projektu ustawy, nie jest tylko prawie karnym i kodeksie karnym. Ta dzisiejsza debata jest z jednej strony o bezpieczeństwie, z drugiej strony o pewnej filozofii funkcjonowania państwa. Ta debata jest o tym, czy świat polityki, czy państwo, instytucje państwowe dostrzegają pewne zjawiska, które w świecie, w Polsce istnieją, występują, czy też świat polityki, instytucje państwowe mają udawać, że pewne zjawiska nie istnieją, kiedy po prostu są na nie obojętni, kiedy może nawet chcieliby, żeby pewne zjawiska nie istniały. Ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Prawa strona sali, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Klub Konfederacji, kiedy mogli przez 8 lat, dysponując większością parlamentarną, kształtować dowolnie system prawny, nie byli w stanie przeforsować tych wszystkich postulatów, o których dzisiaj tak ochoczo mówią z mównicy sejmowej. We własnym klubie nie znaleźli większości dla postulatów, które dzisiaj tak ochoczo głoszą. Skąd jest was? Pytam retorycznie, bo posłów na sali jest niewielu. Skąd u państwa tyle hipokryzji? Podziemie aborcyjne istnieje. Podziemie aborcyjne istnieje. Dramaty kobiet istnieją. Sytuacje, w których w dramatycznych okolicznościach kobiety, przyjaciele, rodziny bardzo często się znajdują i bardzo często nie ze swojej winy. Po prostu istnieją i zaklinanie rzeczywistości w ogóle tego nie zmieni. I teraz mamy dwa punkty widzenia. Środek sali, lewa strona mówi, widzimy te problemy i musimy się z nimi zmierzyć. Prawa strona sali, PiS i Konfederacja mówi, udajemy, że problemu nie ma. Nie widzimy tego. Najlepiej w ogóle o tym milczeć. Ale milczące państwo skończyło się 15 października 2023 roku. Od tego momentu mamy do czynienia z państwem, które widzi, które działa i które jest sprawcze. Dzisiaj dyskutujemy o kodeksie karnym, o przepisach, które od momentu orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej nabrały zupełnie innego charakteru, nabrały zupełnie innego znaczenia. Otóż te przepisy sprawiają,
Zresztą przykładów dzisiaj podczas tej debaty było mnóstwo. One dzisiaj sprawiają, że osoby, które pomagają w czynach, które ze swojej istoty nie są karalne, podlegają właśnie karze. Podlegają właśnie karze. I tych sytuacji nie jest wcale mniej z roku na rok. Ale niestety dane pokazują, że tych sytuacji po prostu przybywa na tle orzeczenia, które Trybunał Julii Przyłębskiej wydał. I teraz możemy cały czas brnąć w państwa filozofii i udawać, że tego problemu nie ma. My w poczuciu odpowiedzialności mówimy, my się z tym problemem mierzymy. I uważamy, że te przepisy karne, które dzisiaj są i które w tej rzeczywistości nabrały zupełnie innego charakteru, należy zmienić. Tak, należy zmienić. I choć nie udało się raz, to trzeba próbować do skutku. Po to są debaty parlamentarne, żeby się przekonywać, a nie żeby się zamykać w swoich światopoglądach. Próbujemy i będziemy przekonywać. Kładziemy na stole argumenty prawne, sytuacje faktyczne. Przytaczane jest mnóstwo historii. Kropla drąży skałę. I te przepisy oczywiście póki co obowiązują. Mam nadzieję, że uda je się zmienić tak, żeby faktycznie osoby najbliższe, przedstawiciele świata medycznego miały poczucie, że działając w bardzo dramatycznych i trudnych okolicznościach, państwo nie czeka na nich z prokuratorem, tylko państwo czeka na nich z pomocą. W takim zakresie oczywiście, w jakim w tym momencie może pomóc. I mając świadomość, że ten przepis w takim brzmieniu, jakim jest, mówi to o artykule 152, funkcjonuje, prokurator generalny profesor Adam Bodnar w sierpniu tego roku skierował wytyczne do wszystkich prokuratorów, że nawet jeżeli zachodzi sytuacja, że trzeba wszcząć postępowanie z artykułu 152, mówimy tutaj o przestępstwie, które ma charakter formalny, czyli wszczęcie de facto jest konieczne, żeby te niezbędne w tym postępowaniu czynności były przede wszystkim podejmowane w stopniu absolutnie uwzględniającym sytuację dramatyczną kobiety, godność kobiety, żeby nie cechowały się pewną napalczywością, żeby nie cechowały się okrucieństwem, żeby nie prowadziły do wtórnej wiktymizacji. To jest pewne działanie państwa, które w tym momencie jest możliwe. Ale to jest dowód na to, że państwo próbuje mierzyć się z istniejącą sytuacją. Nikt na nic nie zamyka oczu. Nikt nie udaje, że problemu nie ma. Mam głęboką wiarę, że każda kolejna debata, nawet jeżeli padają często przytaczane są te same historie, każda kolejna debata przekona kolejną osobę do tego, że państwo nie może pozostawać obojętne. I w tej rzeczywistości zmiana kodeksu karnego w wersji proponowanej w tym projekcie poselskim wydaje się koniecznością. Wydaje się po prostu koniecznością. Trzeba stać na stanowisku. I dziękuję za przypomnienie tych słów. Kodeks karny, więzienia są dla bandytów, są dla złodziei, dla rozbójników, dla gwałcicieli. Dla nich jest kodeks karny. Kodeks karny nie jest dla najbliższych, którzy w sytuacji dramatycznej próbują pomóc swojej ukochanej osobie. Nie od tego jest kodeks karny. Może dla państwa, ale nie dla tej części sali. Głęboko wierzę, że procedowanie nad tym projektem skończy się szczęśliwym finałem. Że ten kodeks karny w tych okolicznościach, jakie są, jakie mamy w tej chwili w Polsce, jest po prostu koniecznością. Ścigajmy prawdziwych bandytów, a energii państwa nie koncentrujmy na tych,
którzy po prostu w sytuacjach trudnych chcą pomagać swoim ukochanym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze, i zapraszam do głosu panią poseł Annę Marię Żukowską. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wysłuchaliśmy tutaj dzisiaj na sali plenarnej morza, ale to morza hipokryzji z prawej strony sali. Dlaczego hipokryzji? Dlatego, że prawica, która mówi, że jest za ochroną rodzin, że jest za ochroną życia, nie chce powiedzieć prawdy, bo z drugiej strony mówi, że aborcja to zabójstwo. Skoro tak, to rozumiem, że mamy karać sprawcę, raczej sprawczynię tego zabójstwa. Tego chcecie tak naprawdę. Chcecie wsadzać kobiety do więzienia. Żaden z was, bo głównie panowie zabierali głos, ale też żadna z pań, nie powie tego na głos, dlatego że to jest nieakceptowalne społecznie. Zatrzymujecie się tylko na tym stanowisku. Aborcja to zabójstwo, ale nie pójdziecie. A tam widzę pana, który jest prawnikiem i doskonale wie, czym jest zabójstwo w kodeksie karnym i jaka grozi, jaki wymiar kary grozi za to przestępstwo. Więc jeżeli chcecie zrównać aborcję z zabójstwem, powiedzcie to Polkom po prostu jasno, że chcecie je karać więzieniem do bezwzględnego dożywocia włącznie, bo takie jest zagrożenie karą za to przestępstwo. Nie powiecie tego, bo jesteście tchórzami, bo jesteście hipokrytami. Prawo, które proponujemy przyjąć, jest prawem mającym chronić rodziny przed tym, żeby mąż, który będzie miał wpis do Krajowego Rejestru Karnego za to, że zawiózł żonę na zabieg przerwania ciąży albo że wręczył jej tabletki na przerwanie powodujące przerwanie ciąży, nie znajdzie pracy albo zostanie zwolniony z pracy, będzie miał trudności, będzie cała rodzina ponosić konsekwencje solidarności między małżonkami. Tego chce prawica. Prawica właśnie chce rozbijania polskich rodzin i wprowadzenia poczucia zagrożenia między małżonkami, między partnerami, między... przepraszam pani marszałkini, bo ja naprawdę swojego własnego głosu w tej chwili nie słyszę. Proszę zająć miejsce, panie pośle. Proszę zająć miejsce. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. A ja zwracam uwagę, że nie zostałem dopuszczony do dyskusji. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Pani poseł, proszę kontynuować. Pani marszałkini, dziękuję. Aborcja, czyli przerwanie własnej ciąży, nie jest czynem zabronionym. W związku z tym logika prawnicza nakazuje rozumowanie i wnioskowanie, że pomoc w czymś, co nie jest przestępstwem, co nie jest penalizowane, nie może być sama w sobie przestępstwem. I do doprowadzenia do tej spójności logicznej, wewnętrznej spójności logicznej kodeksu karnego zmierza ten projekt. Przerwanie ciąży jest też świadczeniem medycznym, bo też słyszałam na tej sali, że nie. Otóż jest wykonywane, jest świadczeniem oznaczanym w katalogu NFZ jako M17, indukcja poronienia. Są prowadzone również statystyki wykonania tego świadczenia medycznego, gdyż jeszcze w naszym pięknym kraju, w Polsce, jednak te dwie przesłanki są legalne i te zabiegi są przeprowadzane na NFZ. Więc nie zgadzam się na przenoszenie na polski grunt logiki debaty na temat aborcji ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to nie jest świadczenie medyczne, gdzie rzeczywiście jest tam dokonywane przez podmioty prywatne, przez tak zwane kliniki aborcyjne. U nas nie ma tego i nie będzie. Nie chcemy takiego rozwiązania. Jeżeli, a to postuluje Lewica, aborcja ma być legalna, co nie jest tak nawiasem treścią w ogóle tego projektu, to będzie oczywiście to świadczenie wykonywane przez państwową, publiczną służbę zdrowia, więc nie życzę sobie żadnych tu insynuacji o jakimś zarabianiu pieniędzy przez nie wiadomo kogo, bo to będzie i jest tak, jak jest obecnie, świadczenie z NFZ. Bardzo apeluję do państwa, żebyście państwa z prawicy zaprzestali tej hipokryzji mówiącej
z jednej strony o zabójstwie, z drugiej strony o ochronieniu polskich rodzin. Bądźcie konsekwentni, połóżcie na stół wasze propozycje dotyczące karania kobiet, skoro jest to zbrodnia, skoro jest to przestępstwo, skoro jest to zabójstwo. Zróbcie to, nie bójcie się. Natomiast my jesteśmy racjonalni, wiemy, jakie są potrzeby społeczne, wiemy, czego chcą polskie kobiety, wiemy, co jest potrzebne polskim rodzinom. Stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, a nie tego, że państwo będzie ścigać bliskich, bo to jest najbardziej takie diaboliczne, to słowo też padło, diaboliczne w tym rozwiązaniu, które jest aktualnie, które jest obecnie, które powoduje, że to, że osobie będącej w ciąży nic nie grozi, ona może przerwać swoją własną ciążę, natomiast osoby najbliższe naraża tym czynem. I to wreszcie musi się zmienić. I będzie zmienione, bo wierzę, że dlatego konserwatywnego rozwiązania, które nic z legalizacją aborcji nie ma wspólnego, bo nadal będzie to czyn zabroniony w kodeksie karnym na gruncie proponowanej zmiany, że znajdziemy tę większość. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam panią posłankę Dorotę Łobodę. Szanowna pani marszałkini, panie posłanki, panowie posłowie. Kobiety przerywały ciąże, przerywają i będą przerywały, niezależnie od tego, jakie obowiązuje w Polsce prawo. Państwo powinno wspierać kobiety w każdym wyborze, zarówno wtedy, kiedy decydują się na posiadanie dziecka, zapewnić właściwą opiekę podczas ciąży, opiekę okołoporodową, umożliwić potem łączenie życia zawodowego z życiem osobistym, rodzinnym. Ale jeżeli kobieta zdecyduje się na przerwanie ciąży, to nic jej przed tym nie powstrzyma. Prawo, które mamy w Polsce, najbardziej barbarzyńskie w Europie, nie sprawia, że kobiety nie dokonują aborcji. Sprawia, że robią to poza systemem. Ale projekt, który dzisiaj procedujemy, nie jest o tym, nie jest o legalnej aborcji. I jako przedstawicielka wnioskodawców chcę po raz kolejny zaapelować do państwa, aby państwo ten projekt przeczytali, bo z wypowiedzi posłanek i posłów z prawej strony tej sali wynika, że nie zapoznali się z tym projektem i opowiadają bzdury. Ten projekt nie jest o legalnej aborcji, choć bardzo bym chciała i na to czekają polskie kobiety, żebyśmy rozmawiali o legalnej aborcji do 12 tygodnia, a nie tylko o tym, żeby bliscy kobiecie, ludzie, tacy jak mężowie, matki, ojcowie, partnerzy, byli karani za pomoc w przerwaniu ciąży. I powiem to jeszcze raz, bo państwo nie do końca to rozumieją. Kobieta przerywająca własną ciążę nie popełnia przestępstwa. Chyba że państwo by chcieli, żeby to było przestępstwo i było karane. Ale kobieta przerywa własną ciążę, państwo zamyka oczy, państwo jej w tym nie pomaga, państwo ją tylko za to szykanuje. Ale jeżeli znajdzie bliską osobę, która jej w tym pomoże, to państwo chce tę osobę ukarać, a my to chcemy zmienić. Pomoc w czymś, co nie jest przestępstwem, nie powinna być traktowana przez państwo jako przestępstwo. Jeszcze raz do państwa apeluję. Proszę przeczytać ten projekt. Proszę nie opowiadać rzeczy, których w tym projekcie nie ma. I ostatnia rzecz. Bardzo serdecznie dziękuję ministrze Nowackiej, że wprowadza edukację zdrowotną, która będzie zawierała również elementy edukacji seksualnej, bo ta debata pokazuje, że państwo nie macie pojęcia o tym, o czym mówicie. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Zamykam dyskusję. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań, czyli w bloku głosowań, które odbędą się w piątek późnym popołudniem.